Proszę Państwa, zaczniemy myślę od tematu, który był dosyć palący w ostatnich tygodniach. Powstało dużo mądrych zdań do tego tematu, ale też dużo nieporozumień mi się wydaje. I dlatego pozwoliliśmy sobie zaprosić dzisiaj przedstawicieli SKOS-u, ZIKIT-u oraz pana konserwatora, abyśmy usłyszeli, co będzie się działo z naszym parkiem Wysusza, naszym oczywiście nas wszystkich, jakie są plany. No i myślę, że oddamy Państwu najpierw głos, chyba że ktoś z Państwa, a potem zaczniemy zadawać pytania, tak się wydaje, to jest słuszne. Także cóż. Tytułem wprowadzenia mogę zacząć od prezentacji. Serdecznie witam. Bardzo cieszę się, że jesteście tak licznie. Raz, że to znaczy, że jesteście związani ze swoją dzielnicą i z czołowym zabytkiem tej dzielnicy. Zabytkiem no, najwyższej klasy krajowej. To jest gmina Wysusza, cały ten kompleks, który no, po prostu jest podręcznikowym przykładem w polskiej kulturze i w polskiej historii architektury. Jest to obiekt wielofazowy, mówiąc ogólnie. Ja postaram się, żeby nie przedłużać, posiłkować się tekstem i oczywiście ilustracjami, żeby było lepiej kontrastowo widać to, być może, że być może przynajmniej jedno światło. Może tyle wystarczy. Gdyby było mało, to możemy całkiem zrobić kino. Otóż, może przechodząc ad rem, nie będę robił wykładu z historii architektury polskiej, ale właśnie zwrócę uwagę na ten szczególny obiekt, który nas dziś interesuje. I chcę powiedzieć, że jak mówię, jest to obiekt wielofazowy. Najstarsza faza to jest oczywiście faza renesansowa, lata 30. XVI wieku. Ale dla naszego tutaj, że tak powiem, zastanawiania się niezwykle istotna była późno-renesansowa, czy też manierystyczno-barokowa faza z czasów lubomirskich około roku 1620. Ja tutaj cały czas będę się głównie posługiwał materiałem ikonograficznym, dzisiaj może nie całkiem istniejącym, ale wyjaśniającym istotne treści tego obiektu. To jest panorama willi Wysusza na tle Woli Justowskiej. Proszę zwrócić uwagę, jak ten obiekt dominował w krajobrazie. Widok jest od strony Krakowa, wzdłuż tej alei dojazdowej. Zresztą tam z taką właśnie kapliczką, która po dzień dzisiejszy jest zachowana, może nie akurat zatrudniana, ale tam jest taka kamienna. Proszę Państwa. To jest, żebyśmy wiedzieli, czas może nie największego, ale wysokiego rozwoju, bo jeszcze lepiej było w czasach księżnej Czartoryskiej, ale to jest najstarszy plan katastralny z roku 1848, zespół parkowo-pałacowy. Niestety nie mam wskaźnika laserowego, ale może w ten sposób. To jest pałac. To jest owa aleja, która prowadzi od strony Krakowa na osi, to całe założenie osiowe i oczywiście wieloczłonowy park pałacowy i zespół folwarczny, dzisiaj tereny szpitala, tej fundacji maltańskiej i tak dalej. To może dla sytuacji i taki widok, który może też mnie jest znany, bo z lotu ptaka, ale pokazujący mniej więcej obecny stan, to są mniej więcej sprzed 15 czy 20 lat zdjęcie lotnicze, bo jeszcze prace są przy samym pałacu willi prowadzone. Proszę Państwa, otóż jak mówię, budowa z czasów lubomirskich została wzbogacona, ta renesansowa, o lodzie frontową ujętą wieżyczkami, w nawiązaniu do traktatu Sebastiana Seria i poprzedzona fortyfikacjami bastionowymi o dekoracyjnym charakterze, a także mostem nad potokiem, który spełniał rodzaj fosy i ten most zamknięty był bramą na osi tego założenia. Dokładnie stan z początku, mniej więcej wieku XIX, najstarsza, wiarygodna, bardzo dobrego profesora malarstwa, Peszki,
tutaj ilustracja. Jakby było coś niejasne, to może wersja czarno-biała, która pokazuje, no, może niektóre rzeczy bardziej wyraźnie. Dzięki temu założeniu XVII-wiecznemu willa wpisała się w tym, w architekturze zwanym Palazzo di Fortezza, czyli pałac w założeniu fortecznym, przez współczesnych, mówię tutaj o opisie Polski Szymona Staropolskiego z 1904 roku, scharakteryzowane jako castellum. Będzie pewnie jeszcze o tym mowa u innych moich kolegów. Romantyczna przebudowa założenia willowego z lat 30. XIX wieku. To właśnie mamy tutaj z czasów około 830, kiedy willa stała się własnością hrabiny Janów Wielowiejskich Redukowskiej i jej męża oczywiście. Ta przebudowa zatarła nieco forteczny kontekst willi przez częściową likwidację dekoracyjnych fortyfikacji, w tym obniżenie bastionów i łączącej je kurtyny. Silniej natomiast nastąpiło zintegrowanie pałacyku z otaczającą go zielenią parkową, z tym jednak, że pozostawiono dziedziniec zajezdny przed fasadą, widzieliśmy go przed chwilą na planie katastralnym, oraz że pomimo obniżenia znaczna część fortyfikacji pozostała, wykorzystana jako mur oporowy od strony fosy. Widzieliśmy ten mur przed chwilą na rysunku Peszki, teraz dalej go widzimy na rysunku Nepomucena Głowackiego, no, słynny pejzażysta. Dokładnie rok 1836 publikacji tej litografii. Otóż pozostał także most z bramą na osi pierwotnego wjazdu i otwarcie widokowe na fasadę lodzie. No to widzimy choćby tutaj. Zaraz pokażę następne, dokładnie na osi fasady. To jest znany obraz Saturnina Świeżackiego w czasach, kiedy willa była własnością Puczkowskich, hrabiny Eweliny Puczkowskiej, słynnej miłości Mickiewicza, właścicielki tutaj pałacu i pięknej kolekcji, która się tu mieściła, ale która wpuszczała tutaj w weekendy publiczność krakowską, która tłumnie odwiedzała, no, poprzedzając nas, prawda, Park Deciusza, dawny Park Deciusza. To otwarcie widokowe zostało zachowane, to jest następny widok, prawda, i inny widok z czasów Puczkowskiej, rysunek według też znanego pejzażysty Henryka Waltera. Otóż to otwarcie widokowe zostało zachowane w czasach ostatniej stylowej fazy willi, która była realizowana w czasach księżnej Marteliny Czartoryskiej przez architekta Tadeusza Stryjińskiego. Dwukrotnie podchodził do tej willi w roku 1980-84, kiedy musiał ją wyremontować po takim małym pożarze, który tutaj był. Wtedy zlikwidowano pierwotnie wjazd do pałacu na osi od strony Krakowa. Natomiast i teraz jest taki wjazd, jak mniej więcej jest obecnie. Natomiast pozostał oczywiście most w miejscu dawnego mostu, most drogowy, został przekształcony w most parkowy. Po to, że przez ten most przechodziło się do drugiej części, za potokiem, części parku, którą księżna specjalnie upodobała sobie i mocno ją, że tak powiem, na nowo urządziła. Nowa kreacja parku zachowała, a nawet podkreśliła sceniczny charakter kompozycji. Zwracam uwagę, że cały czas mamy elewację ujętą w kulisy drzew z wielkim widokiem, dalekim widokiem na całą tą lodziową fasadę. Utrzymano zatem właśnie widok z tą lodzią, a dodatkowo wprowadzono zielony parter włoski na tarasie dawnego dziedzińca przed fasadą. To jest fotografia, jeszcze nawet jest napisane Pałac Książąt Czartoryskich, gdzieś schyłek wieku XIX, bo Czartoryscy się tam utrzymali do I wojny światowej.
Otóż widzicie Państwo dokładnie, jak to wszystko było otwarte. Tam jest oczywiście gazon. Szczegóły nie będziemy tu. O, tutaj jest taka piękna kwiatowa, jak w Paryżu, jak w wielkich parkach, kompozycja na centralna i takie promieniste, prawda, rabaty. To wszystko otwierało tę pieszą oś do, prowadzącą do lodzi. Teraz ten został ukształtowany właśnie jako zielona platforma, przez którą otwarto szeroki osiowy widok na lodzie, na fasadę lodziową, eksponowaną pomiędzy kulisami z drzew. W nowej formie zachowały się nadal relikty bastionów. To jest bardzo ważne, proszę zobaczyć. To jest inne zdjęcie, tym razem słynnego Ignacego Kribiera, około 890. Otóż tu mamy ten mur bastionowy, tylko porośnięty taką, takim wodospadem bluszczu. Chodziło o to, wszystko miało być w parku, prawda, zielone. Wiek XX od czasu I wojny światowej przyniósł dewastację zabytkowego założenia. Niemniej ze zbiorów prywatnych posiadam zdjęcie mniej więcej tuż po I wojnie światowej, kiedy to jeszcze było prawie tak jak za Czartoryskim, prawie jak na tych wszystkich widokach, grafikach, które przed chwilą oglądaliśmy. Willa staje się kolejnym obiektem czynszowym, koszarami, szkołą, szpitalem, a w końcu pustostanem. Park zaniedbany, a częściowo wyrąbany w czasie I wojny światowej, gdy w pałacu mieścił się szpital wojskowy, zdziczał, a jego kompozycja została zatarta przez samosiedzy. O, to jest stan sprzed 5 czy 6 lat. Dokładnie widzimy o co chodzi. Wykupienie willi przez Skarb Państwa w latach 80. XX wieku stało się impulsem dla ratowania zespołu z inicjatywy wojewódzkiego konserwatora zawodowego, konserwatora pana architekta Janusza Sunickiego. W tej fazie zespół specjalistów z Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem profesora Wiktora Zina wykonał badania i projekty konserwatorskie dla korpusu i dla oficyny willi, a ponadto ukazała się pierwsza monografia tego zabytku, autorstwa profesora Janusza Bogdanowskiego, który opracował również koncepcję i projekt rewitalizacji parku na Woli Justowskiej. Ten projekt w bardzo złym stanie, ale zachowany jest, mówię o złym stanie, bo jest poszczępiony, ale jest zachowany w archiwum Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego. Komunalizacja zespołu willi Decjusza na początku lat 90. z inicjatywy słynnego seminarium KBWF w sprawie ochrony dziedzictwa europejskiego była połączona z realizacją idei Akademii Europejskiej i ta idea przyniosła wreszcie podjęcie prac rewaloryzacyjnych. Efekty tych prac widzimy na zdjęciach, ale przynajmniej na co dzień. One zostały przeprowadzone w latach 1990-96 według projektu Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. Głównym projektantem była pani architekt Bożena Stakurska, młoda, ale bardzo zdolna architektka. W tym drugim, jak gdyby podetapie 1997-08 wyremontowano, zakonstruowano tak zwaną oficynę starą, a w kolejnym etapie, w latach 1999-2000 wzniesiono oficynę nową, bardzo udatnie tak łączącą nowoczesność z tradycją. Wszystkie te działania były połączone z adaptacją na ośrodek Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej realizujący ideę Akademii Europejskiej. Uratowany kompleks zabytkowy gmina miasta Krakowa, właściciel obiektu, przekazała w użytkowanie Stowarzyszeniu Willi Decjusza, która realizuje tutaj program niepublicznej instytucji kultury i opiekuje się tą częścią zespołu, z której korzysta. Park pozostał we władaniu gminy miasta Krakowa, z wyjątkiem najbliższego otoczenia pałacu. Prowadzone wówczas prace rewaloryzacyjne objęły najbliższe otoczenie willi, no właśnie to, które stowarzyszenie
objęło opiekę. To znaczy górny taras z pałacem i oficynami w granicach ujętych murami oporowymi. Proszę zobaczyć, właśnie jak prowadzone były prace, z jakim poszanowaniem dla zieleni, gdzie można było połączyć konflikt pomiędzy starodrzewem a przywróceniem ciągłości architektury. Poczekaj. Oraz, właśnie następny taki fragment tego zrewaloryzowanego fragmentu. Oraz dziedziniec pomiędzy oficyną, pomiędzy korpusem a willi, a oficyną starą, gdzie właśnie wprowadzono takie małe parkowe założenie z fontanną włoskie, tak to bardziej. Nie zajęto się oczywiście częścią tarasu frontowego przed lodzią, bo bastiony pozostały ogrodzone prowizoryczną siatką. Urządzono natomiast dojazdy od ulicy 28 Lipca i ulicy Kasztanowej. Wyremontowano, jak pokazywałem, ów mur oporowy pomiędzy tarasami i dokonano aranżacji ogrodu pomiędzy korpusem willi a zapleczem oficyny z tej starej, czyli tak zwany ogród gotycki. To pierwszy etap oczywiście, ale bardzo istotny, formujący takie założenie tarasowo-kwaterowe. Wszystkie te prace traktowane były jako najpilniejszy etap realizacji wielkiego, kompleksowego programu rewitalizacji i rewaloryzacji, który zaprogramowany został dla całego założenia, łącznie z parkiem. Ale dla parku na zlecenie gminy miasta Krakowa w roku 1998 powstał w wyniku przetargu projekt całościowy, techniczny i koncepcyjny, konserwatorski, autorstwa wspomnianej architekt Stachurskiej i architekta Bogusława Górskiego. Projekt ten bardzo ściśle oparty był na koncepcji sprzed wcześniejszych kilkunastu lat profesora Janusza Bogdanowskiego, który też był oficjalnym konsultantem i korygował, jak gdyby kierował tym zespołem autorskim. Uzyskał też wszelkie wymagane urzędowe zatwierdzenie. Zakładał on rekultywację i rekompozycję stylowego parku, w którym harmonijnie połączono funkcję ogólnodostępnego parku miejskiego ze specyfiką otoczenia willi Detiusza jako instytucji kultury i kontaktów międzynarodowych. Specyfika ta wymagała sporadycznego, krótkotrwałego wymknięcia obiektu jego najbliższego otoczenia, wyznaczonego przez istniejące mury oszkarkowania i fosę parku, potoku parkowego. Do realizacji całego tego projektu, traktowanego jako drugi etap rewaloryzacji willi Detiusza, nie doszło z uwagi na brak środków. Bo przełożono go na czas późniejszy, nie określając dokładnie czasu. Tym niemniej miasto podjęło szereg działań cząstkowych. Na wniosek dzielnicy dofinansowane zostało oświetlenie głównej alei parkowej jako fragment realizacji, częściowej realizacji konserwatorskiego projektu oświetlenia całego parku, też wykonanej w koncepcji na zlecenie miasta. Uporządkowano też zespoły zieleni przez eliminację samosiewów we północnej części oraz w rejonie muszli koncertowej, którą jak wiadomo adaptowano na galerię rzeźb profesora Chromego, tego nie wyświetlę. Prace porządkowo-rekultywacyjne nie objęły natomiast do ostatniego czasu wschodniej części, to jest bardzo, raz jeszcze wracam, projekt ten całościowy, kompleksowy, który jest tą przyszłością parku, którą mamy realizować chyba wspólnymi siłami. Otóż tej części wschodniej, to znaczy tej, tu przed pałacem w ogóle nie ruszono po jednej i po drugiej stronie strumienia, ale w 1998
O, tak to pozostało. Jak widzicie, po części zarośnięte, bo część została odsłonięta, ta najbliższa schodów parkowych. Natomiast cała reszta jest zarośnięta, czy też była zarośnięta. A projekt 1998 roku, który był jak gdyby uszczegółowieniem wyświetlanego przed chwilą całościowego projektu dla pełnego zakresu parku, przewidywał właśnie ten typ działania. Znowu autorka pani Stachurska, znowu pan profesor Bogdanowski. Chodziło o to założenie, prawda, dziedzińcowo, taki pater kwiatowy, przywrócenie czy też uczytelnienie murów i mostu, który do połowy wieku XX istniał, tylko po prostu się zawalił. Czyli do realizacji tej oczywiście nie doszło i tak to wyglądało przez lat bardzo wiele. Brakło bowiem badań elementów budowlanych, czyli obu bastionów i reliktów mostu, oraz brakło projektu architektoniczno-budowlanego, który bez konkretyzacji warunków technicznych, możliwych dopiero do ustalenia poprzez te badania, powstać nie mógł. Zawieszenie prac konserwatorskich i rekompozycyjnych w parku budziło i nadal przecież budzi poważny niepokój oraz tego zabytku, tym bardziej, że postępuje zniszczenie zachowanych oryginalnych reliktów Castellum, owych bastionów i mostu, oraz zacierają się komponowane wartości założenia parkowego. Wysoka klasa zabytku i poważne zaawansowanie wzorowo prowadzonych już prac rewaloryzacyjnych uzasadniają konieczność dokończenia zadania, przynajmniej przed fasadą Willi de Future. Dlatego pozytywnie należy ocenić zaangażowanie ZIKIT-u w tej sprawie kontynuacji prac we wschodniej części parku, to znaczy wystąpienie gminy właściciela, czyli gminy miasta Krakowa, do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytku Krakowa o środki na niezbędne badania i dokumentację techniczną, co zostało rozpatrzone pozytywnie. Dalej zaangażowanie w drodze przetargu specjalistycznego, interdyscyplinarnego zespołu konserwatorskiego firmowanego przez Pracownię Konserwacji Zabytku w Krakowie i Politechnikę Krakowską oraz opracowanie badań i projektów obejmujących architekturę reliktów budowli, czyli badania architektoniczne i archeologiczne, oceny ich statyki, ekspertyzę konstrukcyjną, posadowienie na stroku, w dolinie potoku, chodziło o ekspertyzę geologiczną, to wszystko bardzo trudny i bardzo taki, no w perspektywie, prawda, już się raz zawaliło, nie może się zawalić po raz drugi, a także inwentaryzacja i waloryzacja zieleni na tarasie przed fasadą i po wschodniej stronie przyczółka mostowego i wzdłuż dawnej, czy też na linii dawnej drogi alei dojazdowej. Wszystko to stanowi etap przygotowawczy, o właśnie, do właściwych prac konserwatorskich i rekompozycyjnych. Etap ten połączony został właśnie z częściową już korektą zieleni, usuwane samosiewy i drzewa chore, w celu umożliwienia dostępu do zarośniętych reliktów architektonicznych, chodziło o to, żeby można tam kopać i badać, i do wstępnego odsłonięcia widoku na willę. To kolejne, prawda, ujęcie z jesieni i późnej jesieni. Proszę popatrzeć na to zagęszczenie samosiewów, które dalej od willi, kiedy tam była prowadzona gospodarka komunalna, ZIKIT-u czy też parkowa, było stosunkowo duże, ale mniejsze niż bezpośrednio na linii tego potoku parkowego przy moście, już po prostu zwykłym buszem. Wszystko to prowadzone było zgodnie z zasadą. O, to są badania, właśnie co odsłonięto, proszę Państwa, ten most, no w tej chwili trudno mówić, bo to jest fragment, prawda, arkady mostowej i efekt
relikty mostu z fundamentami bramy, aleja parkowa i bruk i odsłonięcie widoku na fasadę z zachowaniem kulis z starodrzewu po bokach. Wszystko to było prowadzone zgodnie z zasadą prymatu komponowanych form kulturowych obowiązujących w założeniach zabytkowych, prymatu nad fetyszyzacją żywiołowymi zjawiskami przyrodniczymi, przy oczywiście jednoczesnym respektowaniu istotnych wartości naturalnych, chodzi tu o ochronę starodrzewów. Ten zakres prac został, tych wstępnych prac, uzyskał wszystkie niezbędne akceptacje władz konserwatorskich. Tyle byłoby do zaprezentowania ostatnich dziejów i przyszłych. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to. Myślę, że mam nadzieję, że niewiele osób to było takich, które pierwszy raz wysłuchały historii o Wundii, ale świetnie. Myślę, że nie chodzi o to, chodzi o to, że chcę uporządkować, o co chodzi. Bardzo, bardzo słusznie, bardzo za to dziękuję. Myślę, że jedyne, co mogę dodać po tej prezentacji od siebie, zobaczymy, czy podzielą to, że szkoda, że takiej prezentacji nie mieliśmy, zanim nastąpiła wycinka drzew, bo na pewno też i inaczej byłoby w społeczeństwie. Ma pan rację. To jest bardzo istotna rzecz. I teraz może tak, proszę bardzo. Powiesz, kolegi Bogusza Krasnowolski, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, historyk sztuki i historyk, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego. Proszę Państwa, w uzupełnieniu tego, co powiedział kolega, polemika, także prowadzona w prasie, ze stanowiskiem dotyczącym kontynuacji prac przy tak zwanej willi Decjusza, no różni potem byli właściciele, zasadza się na jednym podstawowym nieporozumieniu. To jest polemika z tym, co wcale nie ma nastąpić. W prasie czytamy, ma się zrekonstruować nieistniejące elementy i dlatego się wycina drzewo. Nawet na fotografiach, które ta prasa publikowała, widać, że to są istniejące elementy. Ta kurtyna z bastionami na narożnikach, poprzedzająca taras przed fasadą, po prostu istnieje. Ona jest. Ona ulega dewastacji przez korzenie drzew, ale ona jest. Jak chodzi o mostek, jest dolna część filaru tego mostku, są przyczółki i fragment krzywizny arkady. Nie ma bramki. W związku z tym rekonstrukcja bramki, moim zdaniem, może być dyskusyjna. Natomiast pokazanie kurtyny, bastionów, czyli tych integralnych elementów założenia z czasów Sebastiana Lubomirskiego, to jest po prostu ratowanie tego, co jest. Jeżeli zarzuca się nam, że chcemy coś rekonstruować, czego dawno nie ma, no to jest nieprawda. Można sobie pójść na Wolę Justowską, no teraz jest może trochę za późno i za ciemno, ale powiedzmy jutro rano i zobaczyć, że to jest. Druga sprawa, która mnie tutaj niepokoi, to jest pewnego rodzaju fetyszyzacja drzewa. Oczywiście drzewo to bardzo ważna sprawa. Daje tlen, prawda, którego w Krakowie za mało i nie wolno ciąć drzew od tak sobie. Natomiast drzewo niekiedy wchodzi w konflikt z wartościami wyższego rzędu, z wartościami kulturowymi. Ja myślę, że Państwo jako mieszkańcy tej dzielnicy znają analogiczną, moim zdaniem, pod wieloma względami analogiczną, historię za marszałka Józefa Piłsudskiego. Na początku lat 70., mniej więcej 40 lat temu, w świętej pamięci pan pułkownik Józef Herzog wraz ze swoimi towarzyszami rozpoczął wycinanie drzew na kopcu Piłsudskiego. Komuniści nie odważyli się, żeby kopiec plantować, to by mogło wywołać
niemiłe dla nich reperkusje społeczne, ale zostawili to przyrodzie. Niech sobie zarasta, prawda, zielenią, po jakimś czasie zieleń sobie z tym poradzi. Ci ludzie powiedzieli nie, zaczęli ciąć. Byli atakowani, no podobnie jak ci, co wycięli drzewa ostatnio do roli Justowskiej, że niszczą przyrodę. Kary im za to wlepiały i że niszczą przyrodę. No jednak mieli rację, prawda? Jednak mieli rację. Kopiec został uratowany. Tu jest podobny jakby konflikt pomiędzy wartością przyrodniczą a wartością historyczną. To naprawdę jest bardzo wysoka wartość, to co stworzył Sebastian Lubomirski w oparciu o warsztat działający w Wiśniczu. Nawet prawdopodobnie trochę wcześniej niż to było w Wiśniczu. Te jego realizacje bardzo wysoko oceniał nieco później niejaki Szymon Starowolski. To był wybitny znawca sztuki, który opisał w roku 1632 po łacinie znakomite miejsca w Rzeczpospolitej i opisał też tą willę na Woli Justowskiej po przebudowie Lubomirskiego. Napisał Castellum elegantissimum industria italorum opificum extructum. Najwspanialszy pałacyk wybudowany włoską metodą. I my chcemy ten pałacyk pokazać, szanując oczywiście to, co zrobił Stryjeński z Ekielskim dla Marceliny Czartoryskiej. Bo Stryjeński z Ekielskim jako architekci doby historyzmu mieli ogromną wiedzę na temat historii architektury i oni ten widok z XVII wieku uszanowali, tylko inaczej go zinterpretowali. Tak więc ja myślę, że cały konflikt jest moim zdaniem konfliktem pozornym. My chronimy wartości. To nie jest wycinanie drzew dla wycinania drzew, tylko działalność dla, no racji jednak w tym wypadku wyższego rzędu. Dziękuję. Proszę. Bardzo chciałem podziękować Państwu za zaproszenie i przy okazji przekazać informację profesora Wyczkowskiego, który też w tym temacie dotyczący rewitalizacji i rekompozycji, poprawy tego stanu, co mam w parku czynnie uczestniczył, bo wiem, że jest Warszawa i prosił o przekazanie takiej informacji, a profesor Myczkowski był też jednym z autorów, o czym mówię, pani Dorota jest do tych opracowań, w oparciu o które wydawałem stosowne decyzje. Chciałem Państwu pokazać to opracowanie, o którym mówił pan doktor Dajewsko. Chciałem jedną rzecz powiedzieć. To jest bardzo słuszne opracowanie i tak jak archiwalia wskazują, opracowanie z 1976 roku, podpisane jeszcze nie przez profesora Bogdanowskiego, tylko przez docenta. No, oczywiście. Bo wtedy jeszcze takim tytułem się tytułowo. To opracowanie, tak jak pan doktor Bajersdorf, jest też oczywiście w archiwach wojewódzkiego i miejskiego konserwatora i to jest, nazwijmy tym zaczynem, tą główną jak gdyby ideą, czy też takim punktem odniesienia do tego, co się przez te no ładne 10 lat. Chciałem podkreślić także, że to o czym mówił pan doktor Bajersdorf, czyli opracowanie odchodne, to jest oczywiście w archiwach oddziału ochrony zabytków. Ja to oczywiście mam. Z tego czerpię poprzednią wiedzę, czynnie uzupełnianą przez pana doktora. Natomiast chciałem jedną rzecz podkreślić. Tu się przez lata, jeśli chodzi o ten zespół parkowy, niewiele działo. Społeczeństwo i tak jak widzę też w konsultacjach z innymi konserwatorami jest taki efekt
przyzwyczajenia do tego, co jest. I traktowania tego, co jest, jako coś, co jest nienaruszalne, niewzruszalne. Natomiast nie zawsze to, co jest, jest, bym powiedział, właściwe i optymalne. I tutaj podam przykład, proszę Państwa, wymiany drzew na rynku, gdzie tak jak każda wymiana drzew wywołuje emocje. I te emocje często były powodowane z faktu takiego, że ci protestujący byli przyzwyczajeni do tego widoku, które pamiętają z dzieciństwa czy ze swojej młodości. Ja przedstawiałem zdjęcia z pogrzebu marszałka Piłsudskiego, że te akacje wtedy były o mniej więcej takich przekrojach. Więc no, przyroda, założenia parkowe to są elementy takie, które ulegają zmianom. Ale te zmiany, jeśli chodzi o założenie parkowe, powinny być pod kontrolą, powinny być w oparciu o jakąś wizję i ideę. Ta idea tutaj jest, proszę Państwa, przedstawiona. Przez lata to się nie działo. Pewnego rodzaju były, nazwijmy to, zaniedbania, czy też to, co mamy do czynienia na terenach zielonych, często powstają takie no, elementy, które są przypadkowe, bądź też no, przysłowiowe samosiłki. Chciałem podkreślić, że te wszystkie wydarzenia, a ja nie ukrywam, że też będąc miejskim konserwatorem na takich forach związanych z kwestią ewentualnych ubiegania się przez gminę miejską prawdę o fundusze rozkostu też popierałem ten projekt, wręcz prosiłem panią dyrektor Niedziałkowską, żeby ten temat był. No i ten temat się udał wprowadzić. No oczywiście wywołał no, realizacja tego, mówię, etapu, bo to jest program rozłożony no, co najmniej na 3 lata. Co najmniej na 3 wywołało pewne emocje. I te emocje ja oczywiście rozumiem, natomiast chciałem Państwa zapewnić, że przy tych działaniach tutaj miałem bardzo dobrą pozycję, bo czynnie uczestniczyli wszyscy zainteresowani członkowie SKOS-u, wybitni fachowcy, już moi poprzednicy sami się przedstawili, więc nazwijmy ten czynnik społeczny, tę partycypację społeczną, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz i poparcie z tej strony miałem. I życzyłbym sobie, żeby w przypadkach właśnie sytuacji, w których są dosyć kontrowersyjne czy dyskusyjne tematy, mieć takie poparcie, takie zaplecze naukowe. Jedną rzecz jeszcze dodam na zakończenie. Tutaj były wydawane 3 decyzje, bo decyzja pozwolenie na badania architektoniczne. Ten wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne, jakie powinien spełniać. Wniosek o badania archeologiczne. Także tam. Druga rzecz, że kolejna rzecz, że te elementy, które się składały na, nazwijmy to, decyzję pójścia w tym kierunku, o którym mówi pan doktor Bajersdorf, też powstawały w wyniku dyskusji, to dyskusji osób zaangażowanych, znających ten obiekt doskonale. I w oparciu o te materiały i także o materiały profesora Myczkowskiego wydałem decyzję, która wywołała, no nazwijmy to, pewnego rodzaju emocje dotyczące tutaj uporządkowania czy też wycinki drzew. A wycinka drzew była oparta o stosowne inwentaryzacje i gospodarkę zielenią, więc nie ma tutaj mowy o przypadkowości czy też sytuacji takiej, której uciekamy przed końcem roku z finansami. To wszystko jest zaplanowane. I na zakończenie powiem jeszcze jedną rzecz, że to, o czym mówiłem wcześniej, że pewnego rodzaju przyzwyczajenia
pamięć, nie chcę nazwać to pamięci historycznej, ale pamięć własna społeczności lokalnej czasami no, stoi w konflikcie z tymi walorami, o których mówił pan profesor Krasnowolski. I tutaj powiem państwu, że Kraków ma Park i Pałac Decjusza, natomiast bardzo duży temat, którego zakres jest nieporównywalnie wielki, to jest Ogród Krasiński w Warszawie. Ja wczoraj byłem w Sejmie na takiej dyskusji na temat założeń do ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Rozmawiałem między innymi z wojewódzkim konserwatorem, stołecznym konserwatorem, który wydawał decyzję w tej sprawie, gdzie oczywiście powstały protesty, zawiadomienia prokuratury, zawiadomienie generalnego konserwatora i tak dalej. On wyraził jeden powód, proszę państwa, że zazdrości Warszawa Krakowowi takiej partycypacji społecznej przy podejmowaniu decyzji konserwatorskiej, jaka jest w Krakowie i jaka zaistniała, proszę państwa, jeśli chodzi o Park Decjusza. To tylko tyle chciałem państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś ma pytania, może ja pan Mikołaj jeszcze moment. Jeszcze, ja się przedstawiam, nazywam się Mikołaj Kornecki, jestem członkiem Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków, jestem też przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. W zawodzie jestem architektem i konserwatorem zabytków, a ponad 10 lat byłem głównym projektantem i wykonawcą, generalnym wykonawcą rewaloryzacji planów krakowskich. Czyli z zielenią miałem do czynienia. I pierwsza sprawa, która dotyczy tutaj tego terenu, to to, że trzeba pamiętać o tym, że to są historyczne układy. Układ, to jest układ trzech dróg. Dawnego traktu, który biegł ulicą pod Cikornikiem, Poręby, Aleją Kasztanową, na osi której znajduje się Pałac Decjusza. Druga to jest równoległy trakt Królowej Jadwigi, który był tak zwanym traktem bydlęcym, czyli tamtędy przepędzało się bydło. Te oba trakty szły na zachód, na Śląsk. A poprzek szła droga, która biegnie od ulicy Ojcowskiej poprzez czyli Wielkie Bronowice, Małe Bronowice, ulica na Błonie, w końcu w ulicę Starowolską do przeprawy na Wiśle do Bodzowa. I ta ulica, ta droga szła dawniej po prostu poprzez teren parku. Ona przechodziła pod tym mostem. Tam jak popatrzymy na te fotografie, na te rysunki, są dwie arkady. Jedna arkada pod spodem prowadziła drogę, a druga prowadziła ciek wodny. I teraz z historii trzeba pamiętać, że dawna wieś Wola Justowska, która została wydzielona w ogóle z Chełmu, bo to była tak zwana pierwotnie Wola Chełmska, to najlepiej to widać na planie katastralnym. Przy granicy parku od strony wschodniej, czyli tutaj pomiędzy ulicą 28 lipca a granicą parku, znajdowały się dawne zagrody i domostwa. One tu faktycznie wszystkie były tutaj. Tędy szła droga, główna droga miejska. I dopiero właśnie w okresie Puszkowskich, a właściwie potem już Marceliny Czartoryskiej powstało, wytyczono nową ulicę, która jest 28 lipca i przeniesiono te domy do nich bliżej. Tu one jeszcze pierwotnie znajdują się przy granicy parku i tam są te zagrody pierwotne na tym jeszcze rysunku. I teraz to było po prostu skrzyżowanie dwupoziomowe, stoją tutaj które, nawet widać ich daty. Które
wiązało się oczywiście dalsza część, idzie tam w kierunku Przełęczy przez tą ulicę Starowolskiej. Tam jeszcze ciągle jeszcze stare domy istnieją. I to było ten styk dworu i dawnej wsi. I to wszystko razem komponowane zostało w jeden obszar parku. I teraz jak powinniśmy traktować drzewo w mieście? Bo drzewo w mieście to nie jest drzewo w lesie. Drzewo w mieście jest elementem wystroju wnętrza urbanistycznego. I ono, przynajmniej tak mnie uczy profesor Bogdanowski, jest elementem, który ma być kształtowany, dobierany. Tak prowadziliśmy pracę na plantach, że pewne drzewa się usuwało, a w te miejsca się wstawiało inne drzewa. Właściwe. Tu w tym sytuacji, tutaj miejscowej, mieliśmy sytuację, gdzie było mnóstwo drzew po prostu niskiego gatunku, które dziko wyrosły poprzez to, że przez wiele lat i w ogóle nikt się nie zajmował tym terenem. Przypomnę, że w roku, chyba to było 1976, ówczesna Rada Narodowa Miasta Krakowa, komunistyczna, podjęła uchwałę, że w ciągu 10 lat wyremontuje 5 zespołów zabytkowej zieleni w Krakowie. Pierwsze prace, które ja wtedy rozpocząłem, to był rok 87, dotyczyły plant. W tych zespołach był właśnie Park Decjusza, planty, ogród szczelecki, ogród przy dworze łowczego, czyli tam, gdzie dzisiaj znak się mieści, i park na Białym Prątniku. Zostały po wielu latach, to rewaloryzacja plant to trwała kilkanaście lat, a nie te 10, co zakładał, została dokończona, no i dzisiaj planty wyglądają tak, jak wyglądają. Park ogród strzelecki został ogrodzony murem, bo był dawniej wcześniej rozburzony. I to właściwie są jedyne zabiegi, jakie tam są, bo to nie można powiedzieć, że to jest skończona inwestycja. Park Białoprądnicki jest w ogóle nieruszony. W żaden sposób też czeka na decyzję. No to się rozpoczęło. Ogród przy dworze łowczego został zrobiony, ale tylko częściowo. Ale muszę powiedzieć, że wtedy były plany, dzisiaj przez wiele, wiele lat już nowego samorządu wymyka nam się po prostu ta sprawa porządkowania zespołów zieleni komponowanej. I jeszcze muszę powiedzieć, że na terenie waszej dzielnicy mamy 3 wyjątkowe układy alejowe. To są dawne aleje, które pamiętam z dzieciństwa. Aleja Waszyngtona, no ona jest w miarę dobrze zachowana, ale proszę o to, żebyście dbali, dmuchali, kuchali o nią. Zwłaszcza, że ona ma też swoją historię, ale to osobna sprawa. Ale na naszych oczach ginie w tej chwili Aleja Kasztanowa, bo jak tutaj siedzi koleżanka, która mieszka tam i obserwuje to, co parę tygodni przyjeżdża firma i wycina kolejne drzewo. Ta aleja przestanie w ogóle się nazywać Kasztaną, bo nie będzie aleją. Aleja to jest taka droga, po której po dwóch stronach rosną drzewa. Proszę Radę Dzielnicy, żeby interweniowała w tej sprawie, żeby ta aleja pozostała aleją. A trzecia aleja to jest już była, tylko z nazwy, Aleja Księcia Józefa. W moim dzieciństwie to była po prostu piękna aleja kasztanowa, gdzie były wspaniałe drzewa. I marzyłbym o tym, żeby ją przywrócić, żeby ta aleja powstała ponownie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę pana, proszę. Proszę państwa, ja mam 3 uwagi dotyczące tego, co słyszałem. Pierwsza sprawa dotyczy procedury. Nie zgadza się, słuchajcie państwo, że ta procedura i tak jak zostało to zrobione, to była procedura, która spełniała wszystkie kryteria. Krytyka, nie tylko w mediach, ale także ze strony Rady Dzielnicy. Widzieliśmy pytanie o zdanie, nie widzieliśmy, co się dzieje. To jest ten miejsce przecież, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia, panowie, stowarzyszenie ma bardzo trudne cele i wielu zacnych ludzi tam zasiada.
przeglądałem sobie przed chwilą listę członków stowarzyszenia. Ja to bym bardzo doceniał, my pewnie w dzielnicy wszyscy, co robi stowarzyszenie, ale chcę wam zwrócić uwagę, że rewitalizacja, jeżeli... Czy chodzi o stowarzyszenie Wility Cusza? Tak. Mówię o stowarzyszeniu Wility Cusza. Ale widzę, że chyba nie mają nic na dwie sprawy, panowie. Po pierwsze na to, że jeżeli planuje się rewitalizację, nawet czy ona ma trzy kroki, trzy etapy, czy jeden etap, należy zapewnić sobie na to środki. A z tego, co mi wiadomo, drzewa zostały wycięte, to w sytuacji, kiedy środki na rewitalizację nie zostały przyznane, nie ma budżetu, nie było budżetu, natomiast drzewa zostały wycięte. I teraz pytanie do państwa, czy macie ten budżet? Jeżeli tak, to kiedy zamierzycie to zrobić? Bo należało spokojnie poczekać, aż się zostanie zapewnioną pieniądze na realizację tej całej sprawy i wtedy dokonywać wycięcia. Jeżeli się okaże, że nie dostaniecie budżetu, ponieważ sytuacja miejska jest taki, finansowy jest taki random sytuacji, ja nie wiem jak to będzie, to jest, nie jest to mój poziom radnego dzielnicowego, to się okaże, że wycięliście drzewa i to będzie sobie tak stało. Prawda? I trzecia sprawa, słuchajcie, nie mogę się zgodzić z takimi stwierdzeniami, że samosiejki zostały wycięte. Jeśli drzewo ma, proszę państwa, 70 cm obwodu, to już to nie jest samosiejka. Słuchajcie, w takim rozumieniu tego słowa Powala Sobolskiego to są samosiejki. I teraz wycinanie się na samosiejek należałoby zrobić wokół kopca Kościuszki, bo jest to fort, który był, słuchajcie, wyeksponowany na początku XX wieku i należało wycinać mnóstwo drzew, żeby go pięknie wyeksponować. Co więcej, wszystkie pozostałe forty wokół Krakowa, które są tak lub inaczej w takim lub innym stanie, również należało być może wyeksponować i wyciąć wszystko wokół tych fortów. Dobrze, dziękuję bardzo. Momencik, pan chciał zabrać głos, proszę. Maciej Widanowski, dyrektor Biura Społecznego Komitetu Nadzoru Krakowa, który odpowiada za obsługę administracyjno-organizacyjną z KOSK-u. Jeżeli chodzi o procedurę, czyli pierwsze pana pytanie, to chciałbym zwrócić uwagę, że grunt po gminie w grudniu gminy Kraków. Jednostką inwestorską jest ZIKI, który reprezentuje gminę Kraków. Pozwolenie wydawał organ gminy Kraków. Oczywiście pan sobie nie jest konserwatorem zabytków. Proszę w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tak na podstawie porozumienia o przekazaniu kompetencji. Społeczny komitet, który finansował, to nie jest jednostką gminy Kraków. W związku z tym wszelkie pytanie właśnie procedur realizowanych pomiędzy inwestorem, czy udziałem inwestora i urzędników miejskich, proszę kierować do gminy. My na te pytania odpowiadać nie będziemy. Wiemy natomiast, i tutaj jesteśmy przekonani, bo mamy dokumenty, że prace były realizowane w oparciu o ważne pozwolenie. Bo inaczej te prace nie mogły być przez nas finansowane. Więc tutaj odpowiadam. Jeśli chodzi o finansowanie, to ten projekt był w zeszłym roku finansowany w całości ze źródeł pozagminnych. Nie był finansowany przynajmniej w tej części głównej. Nie wiem, być może były jeszcze jakieś koszty poboczne, które Józef sobie pokrył we własnym zakresie. Natomiast zasadniczo przedsięwzięcie było finansowane ze środków pozagminnych, ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Te środki są przyznawane w Krakowie od lat, już prawie 30, w ramach corocznych konkursów. Są przyznawane na jeden rok. A więc z tego źródła inwestor gminny mógł pozyskać środki tylko na konkretny cel zaplanowany na rok 2012, te środki pozyskał. Jeśli chodzi o rok 2013, to tylko mogę poinformować, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu wystąpił o finansowanie dalszego ciągu prac w roku 2013. Będą prace, które będą związane z konserwacją i zabezpieczeniem tych elementów architektury, które zostały odsłonięte w wyniku prowadzonych w zeszłym roku badań w obrębie bastionów i reliktów danego mostu. Jeżeli chodzi natomiast o samosiejki, no to tutaj to jest pytanie o definicję tego słowa. Myślę, że pan Mikołaj jest w stanie nam to odpowiedzieć. Natomiast no, trzeba pamiętać o jednym. Mówimy o obszarze, który historycznie i także jako przedmiot wpisu do rejestru zabytków, jeszcze przedwojennego w latach 30. przed wpisami, był wpisany jako układ zorganizowany, układ uporządkowany, nie obszar przyrodniczy, ale jako pałac wraz z uporządkowanym, zakomponowanym otoczeniem. To, że to otoczenie się zdekomponowało w wyniku zaniedbań 80-letnich, to jest inna kwestia. Natomiast nie mówimy tutaj o obszarze żywej, dzikiej przyrody, tylko obszarze, który był historycznie komponowany.
Andrzej Hawranek, Sierot, tak samo. Znaczy, ja chciałem odnieść się do wypowiedzi tutaj pana ze Skosku. Andrzej Hawranek, ja jestem przewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. Z wypowiedzi pana ze Skosku wynika, że fundusze przeznaczone przez Skos na to były jednorazowe i najprawdopodobniej, przynajmniej ja w tej wypowiedzi nie usłyszałem takiego zdania, tych funduszy w najbliższych latach nie będzie. W budżecie miasta Krakowa na rok 2013 nie ma zagwarantowanych żadnych środków na ten cel. Powiem więcej, w wieloletniej prognozie finansowej miasta Krakowa, która zgodnie z ustawą została wprowadzona w zeszłym roku i obejmuje okres do 32 roku włącznie, nie ma również żadnych środków zagwarantowanych na ten cel. Mało tego, rozmawiałem z prezydentem miasta Krakowa w tym temacie i prosiłem go o ocenę sytuacji. Pan prezydent w obecności kilku osób, bo nie byłem sam przy tej rozmowie, skomentował to jednym słowem – skandal. Także to była rozmowa, panie profesorze, w obecności kilku radnych, nie byłem sam przy tej rozmowie. Także z tego słowa pana prezydenta wnoszę, że nie był, że tak powiem, i nie był zwolennikiem tego typu działania. Tym bardziej, że wszystko na to wskazuje, mówiąc w tym momencie, mam na myśli pieniądze, że to będzie działanie jednorazowe. To znaczy faktycznie drzewa zostały wycięte, na pozostałe działania przez najbliższych kilka, a może kilkanaście lat pieniądze się nie znajdą. Argumenty tutaj... No być może, no trzy kadencje pan prezydent jest prezydentem i na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to. Nic nie wskazuje na to. Może mi pan da skończyć, panie Mikołaju, bo ja panu nie przerywałem, a uważam, że przerywanie wypowiadającemu jest delikatnie mówiąc niegrzeczne. Mało tego, na pytanie o udział ZIKIT-u w całej tej wycince pan prezydent odrzekł, że ZIKIT był tylko i wyłącznie wykonawcą prac zleconych przez SKOS i nie był w żaden sposób inicjatorem tych prac. I dziwię się tak naprawdę stanowisku pana Korneckiego, który potrafi, przynajmniej z wypowiedzi prasowych to odnoszę, bo nie rozmawiałem z nim nigdy na ten temat osobiście, potrafi o metr kwadratowy błoń robić awanturę na pół Krakowa, a tam nie ma drzew. To jest kawałek trawy, która jeszcze 30-40 lat temu była pastwiskiem. Potrafi robić awanturę na pół Krakowa, a tutaj broni tak naprawdę likwidacji kilkudziesięciu drzew. Czy to były samosiejki, czy nie, z tym polemizował nie będę, ale przypomnę państwu, wszystkim wypowiadającym się, legitymującym się tymi tytułami profesorskimi, że jeszcze 100 lat temu Wzgórze Wawelskie było praktycznie rzecz biorąc łyse i jestem to w stanie, że tak powiem, udowodnić, pokazując pocztówki z tego okresu, a dzisiaj na Wzgórzu Wawelskim rośnie cała masa drzew. Myślę, że to również są samosiejki. Reasumując, wytnijmy te samosiejki, realizując czyjąś wizję powrotu do tego, żeby Wzgórze Wawelskie wyglądało tak jak wyglądało 100 lat temu. To tylko ja jeszcze mam taką prośbę, spróbujmy, bo widzę, że coraz więcej osób chce zadać pytanie. Proszę państwa, o jedną rzecz w miarę krótko i życiowo. I tak samo spróbujmy, bo tak naprawdę to powiem w ten sposób. Nie po to spotkaliśmy się, żeby się rozejść powenerwowanym na siebie. Myślę, że szukamy odpowiedzi przede wszystkim, co dalej nas czeka. Pan dyrektor prosił o też odpowiedzi. Adrian do ostatniej wypowiedzi. Trudno mi polemizować z panem prezydentem Majewskim, bo tego nie słyszałem, natomiast to, co pan powtórzył, nie ma oparcia w rzeczywistości. Nie działał na zlecenie Stocznia Komitetu Państwa. Nie jest organem, który czymkolwiek w tym mieście zarządza, cokolwiek zleca. Jest źródłem pieniędzy, przyznaje dotacje w trybie konkursowym na zgłaszane co roku SKOS, zgłaszane co roku projekty. Jeden z 300 kilkudziesięciu projektów zgłoszonych do finansowania w roku 2012 był projekt ZIKIT-u, projekt dostał finansowanie, został zrealizowany, zamknięty na rok 2013, w kolejnym projekcie inwestorem jest jednostka gminy na gruncie gminnym, nikt niczego z naszej strony nie zlecił. Ja mam prośbę taką, to, że będzie tak dużo pytań, że nie widzimy skąd bardzo dużo. Bo ja myślę, że to co pan teraz by chciał wyciągnąć, na pewno wróci. Ja mam prośbę, bo to na pewno nam systematyzuje zadawanie pytań.
Szanowni Państwo, ja mam taką prośbę. Spróbujmy odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, kto jest wnioskodawcą tych prac, bo od tego trzeba zacząć. W tym momencie będziemy mówić, kto tak naprawdę stał za wnioskiem, aby rozpocząć pracę, czy przy parku, przy willi teraz, które zaczęły się od wycinki, badań antologicznych, konserwacji. Nie zaczęło od wycinki, tylko się zaczęło od parku. Często to jest powtarzane słowo samosiejka, bo oczywiście możemy mówić o samosiejkach, też takie były, ale też były drzewa, które wrastały w te elementy murowe, relikty. Kto jest zamawiającym, czyli wnioskodawcą całych prac? Nie zastanawiamy się teraz przez moment, czy słuszne, czy niesłuszne. Tylko kto zamówił tę pracę? Czyli gmina w Staraku, reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Mamy panią z Zichit. Czy Zichit fizycznie złożył taki wniosek o dofinansowanie tego typu prac, do skosku, dostaliśmy dofinansowanie? Z tym, że no, to było, że tak powiem, no... Pytanie na dlaczego? Na wniosek czyj? Proszę Państwa, ja mówiłem o tym, że uważałem i wielokrotnie też radni dzielnicowi i radni mistrzy podnosili problem stanu parku. Ja mam propozycję do pana radnego Hawranta, że jeśli cytuję spotkania u pana prezydenta, ja mam sugestię, że może byśmy nie cytowali, co pan prezydent i jak zareagował, tylko o formalne dokumenty. Bo tak jak wiemy, ludzie różnie reagują i pan jest też, można powiedzieć, zasłużonym radnym i wie, jak jest. No ja chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić. Ja tylko jedną rzecz podkreślić, że zadania jako miejski konserwator, to są zadania wojewódzkiego konserwatora, który na drodze porozumienia między prezydentem miasta a wojewodą panem Stanisławem Tracikiem wykonuje prezydent miasta. W imieniu prezydenta miasta te zadania wykonuje miejski konserwator. Chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić, że trudne decyzje popieram także czymś takim jak konsultacja, wzajemne informowanie się, to jest wniosek. To tylko tyle. Jeszcze w sprawie tego finansowania parę słów, jeśli można. Ja to proszę jeszcze. Proszę Państwa, kwestia, czy będzie kontynuacja, czy nie będzie kontynuacji. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w tym roku będzie dysponował kwotą około 40 milionów złotych. Jutro mamy posiedzenie niewielkiego zespołu, który będzie rozpatrywał ostatecznej już formie przed prezydium wnioski dotyczące obiektów użyteczności publicznej, a więc wśród nich także wniosek dotyczący willi na Woli Justowskiej. Oczywiście decyzja, która wstępna, która zapadnie, jest wypadkową poglądów wszystkich członków zespołu. Natomiast myśmy sobie ustalili pewien regulamin. Wszystkie zadania są punktowane. Są punkty za wartość zabytkową, w tym wypadku bardzo wysokie. Są punkty za stan zachowania, w tym wypadku bardzo zły, więc też dużo punktów. Są punkty za kontynuowanie zadania, w tym wypadku kontynuowanie jest, więc też będą punkty. Są punkty za wkład własny wnioskodawcy, w tym wypadku wkład własny jest deklarowany. Przynajmniej tak, rozumiem, na piśmie był. W związku z tym, wszystko na to wskazuje, że z naszej strony pieniądze na ten rok, na kontynuowanie ekspozycji badań, ekspozycji i konserwacji muru kurtynowego i bastionów będą.
to będąc w następnych latach, no to już by było wróżenie z uszu. To zależy od decyzji Parlamentu Rzeczypospolitej, czy w budżecie państwa zostanie raz jeszcze przyznana w wysokości około 40 milionów kwota na ratowanie Szanowni Państwo, ja popomnę, ale teraz nie będzie, bo mam serię krótkich pytań, bo pan, no, pan też jest ze Skrowsku, więc same odpowiedzi nie dadzą nam. To nie jest odpowiedź. Sześć osób to nie jest pytanie. To jest adwokat. Proszę. Trzeba wrócić do samego początku, do zasady. Kto jest zobowiązany występować o dobry stan zabytku i o jego dbanie? Właściciel. Czyli gmina jest zobowiązana. Gmina to są swoje oczywiście organy. Tym razem akurat widzicie tutaj popisał i uważam, że jesteśmy mu wdzięczni, że tego rodzaju wniosek został sformułowany. I konserwator również, że to wsparł. Panie doktorze, ale z tym nie było nic zmieniać. Ale, ja, ale to jest sprawa jedna. Czyli to jest sprawa tak pilna, to była ostatnia sprawa, ostatni moment, żeby ratować ten obiekt przed kolejną katastrofą budowlaną. I kolejna sprawa, jeżeli chodzi o zieleń. Które nie fetyszyzujmy zieleni, to jedna sprawa, bo w założeniach kulturowych, powtarzam, wiadomo jest, że priorytet jest dla wartości właśnie komponowane kulturowe, to raz. A dwa, że nie było tutaj żadnego barbarzyństwa, tylko była specjalistyczna ekspertyza, inwentaryzacja zieleni, typowanie, jeżeli mówimy o czymś, co jest pomiędzy 5 do 10 cm średnicy, a mówi się, że samosieńki, no przez 30 lat profesor Bogdanowski widział to jednak kilkadziesiąt lat temu. I widział ten układ komponowany, mniej zatarty, to jest do 30 cm wierzchnicy. Otóż chciałem powiedzieć, że jak wyglądała inwentaryzacja. W inwentaryzacji 20 drzew miało ponad... My znamy. A 80 miało poniżej. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że wycinane były właśnie przede wszystkim te elementy, które no, są kwastami, to jest bardzo niskiej klasy drzewo. To był Kron Pospolity i Kron Jesion, które oczywiście, jeżeli nawet trzeba będzie odpowiednio kształtować zgodnie z projektem całe to przedpole, to mniej więcej 50 metrów dalej istnieje materiał, który po prostu rodzimy, który się świetnie przesadzi, odpowiednio zakomponuje i będzie ten kulisowy, wspaniały, komponowany krajobraz przywrócony. Więc proszę tego, a jeżeli właśnie powtarzam, mówimy o skandalu, to skandalem jest to, że nie przewidziano pieniędzy do 2030 roku. To jest skandal. Mogę odpowiedzieć odwrócę, ponieważ trwale wypowiedzi. Nigdy nie dojdziemy, a tu radni czekają na zadanie pytań od co najmniej pół godziny, a jest to adwocem na adwocem i rozmawiają trzy osoby. Seria krótkich pytań, te pytania i potem wplatamy kolejne rzeczy. I tak po kolei proszę, pytanie, dwie minuty, nie dłużej, pięć osób, jest sześć osób mam zapisanych, każdy zadaje i potem odpowiedzi, chwila rozmowy, druga seria pytań. Czy Państwo się na to zgadzacie? No bo inaczej przecież chcemy też, żeby do czegoś dojść na końcu, a nie wracać do przeszłości tylko. Kuba Markowski, proszę. Witam Państwa, szanownych panów. Ja tutaj wiedzy takiej dokładnej historycznej nie mam, więc tutaj będę się posiłkował zdaniem Państwa, panów kolegi, czyli pana doktora Wojciecha Balanusa, który jest historykiem sztuki. I on tutaj podnosi kwestię taką, że w obecnym kształcie widna jest wynikiem restauracji przez Tadeusza Stryńskiego w 1882 i nadał jej charakter neorenesansowy. Czy pomysłodawcy planują również obecnie usunąć obramowania okienne, balkony i schody przed fasadą? Bo jeżeli je pozostawimy, a rozumiem, że barokowo mamy odtwarzać mosty, bastiony i... To zabawne pytanie. I
dobrze, no to w każdym razie, czy jeżeli stworzymy coś takiego, zrekonstruujemy z czasów lubomirskich, no to powstanie taki historyczny fałsz. I teraz jeszcze jest kwestia taka, czy koszty, prawda, te 120 tysięcy na koncepcję, czy macie Państwo już opracowaną koncepcję? Jeżeli nie jest ta opracowana koncepcja, kiedy ona zostanie opracowana? I również jakie są koszty dalszego etapu prac, kiedy one zostaną rozpoczęte i czy na koniec, czy naprawdę nie ma w Krakowie pilniejszych, ważniejszych spraw na remontowanie zabytków Krakowa niż się drzewa. Znaczy dobrze, nie wracajmy już do myślenia drzewa. Znaczy nie tylko oceny. Tak. Jeszcze pytanie, bo ja muszę trzymać dyscyplinę. 2 minuty dla osoby, proszę. To odpowiedzi zbiorcze. Proszę, Krzysztof, teraz. 6 osób pytań. Mam pytanie, ile tych drzew bezpośrednio zagrażało pozostałością po tych obiekt fortyfikacjach i z tego powodu zostały wycięte, a ile zostało wyciętych z powodu tego, że nie pasowały do Państwa koncepcji. I myślę, że twierdzenie, że te fortyfikacje istnieją, jest lekką przesadą. Istnieją pozostałości po tych fortyfikacjach, czy jakieś fundamenty, czy... Znacznie więcej, trzeba pójść zobaczyć. A no to proszę o taką odpowiedź. Dobrze. I jeszcze jedna polemika, bo mówi się tutaj o fetyzacji drzew, ale jednak myślę, że większość osób się ze mną zgodzi, że istotą bardzo są jednak zieleń, roślinność, drzewa. Więc teraz będziemy odtwarzać wszystkie koncepcje historyczne, no to papagi przede wszystkim mają służyć ludziom. Pytanie, czy koncepcja historyczna będzie bardziej służyła ludziom, realizacja koncepcji historycznej, czy obecny kształt tego parku? Andrzej Habrakiew, proszę. Ja tylko odpowiadam, że to pytanie już poniekąd padło z strony moich kolegów. To ja tylko skomentuję to w ten sposób, że jeżeli SKOS w ten sposób wydaje pieniądze publiczne nas wszystkich, to przestaje się dziwić, że inne miasta chcą SKOS-owi odebrać fundusze na rewaloryzację zabytków w Krakowie. Przestaje się po prostu dziwić, ponieważ Państwo decydenci, moim zdaniem akurat w tym wypadku, to jest moje nieobiektywne zdanie, wydali te pieniądze głupio. A to, co pisze prasa, to, co mówią na ten temat media i to, co myśli społeczeństwo, jest również czytane przez tych decydentów, którzy będą te pieniądze następnie przeznaczali. W budżecie miasta Krakowa ja w najbliższym czasie, znając zdanie zarówno radnych na ten temat, oczywiście można użyć argumentów, które już pan Kornecki użył, że za 2 lata zmienimy radnych, być może, że za 2 lata zmienimy prezydenta. W najbliższej perspektywie czasu nie widzę możliwości znalezienia pieniędzy na ten cel, a znam, podejrzewam sytuację finansową miasta lepiej niż wszyscy zasiadający na tej sali. I mam jeszcze w tym momencie jedno pytanie. Park Decjusza i teren znajdujący się w dzisiejszym Parku Decjusza jest podzielony na bardzo, bardzo wiele działek. O wiele tych działek trwa spór. Niektóre są własnością osób prywatnych. Jak Państwo sobie wyobrażają realizację całości koncepcji i gdy nie wszystkie działki są we władaniu gminy? Łukasz Kulika. Ja tak nie chcę w ogóle mówić o celowości danych inwestycji, wniosków, ale raczej o sposobie, bo prawda jest taka, że popełniliście Państwo duży błąd w mojej opinii. Przecież taki właśnie. Do kogo Pan mówi? O wszystkich inicjatorach tego pomysłu. Czyli to nie trafił, tak? Zarządy prasowe, komunalny prasowy, podlegli do swojego miasta Krakowa. Też również, jak i również SKOS. Nie tylko. O, wszystkie osoby zaangażowane w tym razie. W każdym razie, bo chodzi o inicjatora. Chodzi o inicjatora. Chodzi o to, że pan dyrektor chce ci przekazać, że ten projekt jest SKOS inicjatorem. Ja rozumiem, ale jest zaangażowany ten projekt. Dobrze. Jak okazję, mówię szeroko. Chodzi o to, że prawdopodobnie, gdyby wystąpiono przedstawiono ten projekt wcześniej opinii publicznej, przedstawiono go w mediach, bo to jest koncepcja, która już powstała kiedyś i plany nad tym, z tego co usłyszeliśmy, trwały już wcześniej. Dlaczego w takim razie nie zadbali Państwo o to, tak zwany dzisiaj popularny PR, żeby wytłumaczyć właśnie ludziom, że to jest element rewitalizacji parku, a nie konkretnie tylko jednej części, czy tego. Bo to jest zadanie dzielnicy.
I właśnie dlaczego państwo również, to jest kolejne pytanie, dlaczego państwo na żadnym etapie nie wystąpili o wsparcie Rady Dzielnicy, ani Rady Miasta również, to tak naprawdę zagwarantowałoby rzeczywistą partycypację też społeczną w tym projekcie, a przede wszystkim dostęp do informacji dla mieszkańców. Bo w tej chwili stanowimy takie sytuacje, że mieszkańcy przychodzą do nas, do radnych dzielnicowych, do radnych miejsc i mówią nam, że widzimy, słysza się wycina drzewa, że ktoś coś wykopuje i tak dalej. Nikt nic nie wie. I niestety tutaj wina jest po stronie wszystkich. Ja tak jak nie widzi, że słysza troszeczkę. Nie, bardzo, nie, ja nie słyszałem, że pan zaraz. Jeszcze Julia i pan to jest właśnie. Ja najbardziej wiem, że... Panie Łukaszu, kończymy, Julia ma też. Dzień dobry. Ja tak właściwie odnośnie finansów i całej koncepcji rewitalizacji. Tak jak państwo, jestem absolutnym fanem rewitalizacji Parku Dedrzusza i uważam, że przez ostatnie lata wiele nie zrobiono w tym kierunku faktycznie, ale to też nie sprawdza, że park został zapomniany, gdyż tak naprawdę ograniczano nam fundusze ze względu właśnie na podział działek i ze względu na to, że nie cały park jakby jest jednością, jest spójnością. Kilka działek jest jakby podlegają kwestiom spornym, sprawy są w sądzie w toku. Jestem dobrze zaznajomiona z pracą pani Stokowskiej i Bogdanowskiego. Jest naprawdę to rewelacyjna wizja. Natomiast faktycznie są pewne rzeczy, które są dla mnie jasne. Na przykład co się stanie z mostkiem, który został zbudowany do Willi Dedrzusza, czy on będzie rearanżowany, rozbierany na rzecz tego mostu, który powstanie? Nie, to jest zupełnie inna sprawa. Ten most jest dla straży pożarnej, to jest most parkowy. Jeszcze również mam pytanie chociażby o okładce ceramicznej, która również jest na fasadzie, była widoczna na pana slajdach. Została dokonana konserwacja w tym roku. Wspaniale, wzorowo konserwacja. Fantastycznie, bo też chciałam się to wiedzieć. Za pieniądze z kosmosu. Bardzo dobrze, bo słyszałam, że jeszcze były z tym problemy, jeszcze wakacje. Nie. Natomiast jeśli chodzi o koncepcję rewitalizacji parku i metodę działań. Nasza dzielnica chciałaby być informowana po to, by zorganizować konsultacje społeczne. Wiem, że państwo są profesjonalistami i wiedzą, zdecydowanie przewyższają państwo pewnie większość mieszkańców, którzy zamieszkują dzielnicę. Natomiast to nie znaczy, że musimy ich ignorować. Mieszkańcy miasta Krakowa właśnie płacą podatki po to, żeby Kraków był naprawdę dobrze kontrolowany. Państwa kwestii jest absolutnie intelektualne rozegranie sprawy, natomiast mieszkańcy miasta również nie są pionkami, których można po prostu ignorować. Faktycznie, kiedy weszły piły i zaczęły znikać drzewa, sprawa była po prostu bardzo niejasna i problem tak naprawdę nie w samych drzewach, to jest jakby element tylko i wyłącznie całej sytuacji. Ja się z panią całkowicie zgadzam. Ja w ogóle bardzo cenię sobie ludzi, którzy są po prostu tym zaniepokojeni. Ale proszę państwa, to nie jest zadanie z kosku. Nie każdy robi swoje obowiązki. To rozumiemy. Teraz Julia, już pan i pani Janina, to chcemy nawet. Jestem zarządcą Stowarzyszenia Willa Dedrzusza w Krakowie i mam tylko taką krótką, bardzo krótką, ponieważ czas goni. Więc mam tylko taką jedną uwagę, aby właśnie tutaj mamy dość liczne przedstawicielstwo z kosku. I nie zapomniano o tym, że ZIKIT składa swój wniosek, prawda, w imieniu gminy miasta Krakowa, natomiast my jako Stowarzyszenie Willa Dedrzusza też właściwie w imieniu gminy miasta Krakowa składamy swój wniosek, swoje wnioski corocznie. I corocznie te wnioski składamy na właśnie, jak państwo wiecie, na rewitalizację, a wręcz na ratowanie zabytku, jakim jest Willa Dedrzusza. Bo proszę pamiętać, że Willa Dedrzusza zakończono remont w 1996 roku. Czyli proszę państwa, niedługo będziemy mieć 20 lat. Wiadomo, że wtedy technologie były inne i materiały były inne, również wykonawstwo było inne. Więc ja mam tutaj taką bardzo gorącą prośbę, aby przedstawiciele z KOSK-u nie zapominali też również o naszych wnioskach. To, co pani właśnie przede mną powiedziała, staraniem Stowarzyszenia Willa Dedrzusza wyremontowano właśnie te kapelki. Wzorowy, tu pan doktor pani... Nie staraniem Stowarzyszenia, tylko Stowarzyszenia wniosło do SKOS-u. Do SKOS-u, starania Stowarzyszenia. Było tu pytanie, kto składa, więc ja chcę, żeby była jasna sytuacja. My składaliśmy wniosek do Społecznego Komitetu, dostaliśmy pieniążkę, bo są zrobione. Mamy tak obowiązek. Ja bardzo proszę, żeby właśnie tutaj nie zapomniano przy tych całych oczywiście planach rewitalizacyjnych zespołu pałacowo-parkowego, żeby nie zapomniano o samej zabytkowej substancji Willi. Ponieważ ja w zeszłym roku też złożyłem szkolny wniosek, ponieważ proszę państwa, tarasy przeciekają, mury się pękają, wszystko to się dzieje, prawda? Czyli należy bardzo dbać też o samą
zabytek, który sami Państwo żeście powiedzieli, jest zabytkiem klasy zerowej, najważniejszym. I bardzo proszę, żeby o tym nie zapomnieć. I to jest pierwsza jakby taka bardzo prośba, gorąca i uwaga. Natomiast druga, jakby odpowiadając na pani wątpliwość, jeżeli chodzi o mostek, proszę pamiętać, że 3/4 mostka, w skrócie powiedziawszy, leży nie na terenie gminy. I bardzo proszę o tym pamiętać i zostawiam jakby tutaj to do Państwa dyskusji, dlaczego tak jest i co się stanie, gdy właściciel zablokuje wjazd do gminy. Dziękuję bardzo. Pani Janina i kończymy tą serię pytań, potem poproszę na... Dzień dobry, Janina Żylacka, jestem mieszkańcem tej dzielnicy. Przysłuchuję się z żenadą tej dyskusji, dlatego że nie jestem przeciwnikiem samej koncepcji. Natomiast tak jak tutaj sobie to wyobrażam, koncepcja sama powstała w kuluarach, powstała gdzieś przy ciepłej, dobrej herbacie, ponieważ dziwnym zbiegiem okoliczności, będąca w agonii teraz na przykład nasza zabytkowa strzelnica, która w tym momencie już właściwie jej nie ma, nie widzę tej aktywności ani pana konserwatora Zbiegienia, ani nie widzę tej aktywności, no przepraszam, poza tymi zapałkami, które pan złożył, żeby się to już do końca nie rozpadło. Jeśli ja dochodzę do swojego domu w tonach błota, jeśli kordegarda, panie konserwatorze, jest wynajęta przez gminę na sprzedaż alkoholu, kiedy ja ze swoją matką nie mogę wejść do parku, ponieważ w związku z wynajęciem kordegardy XIX-wiecznej na wódę i ja po prostu jestem obławywana przez jakichś żuli siedzących na miejscowych żuli na ławeczkach. Tak wygląda Wola Jastowska. Ja dojeżdżam na lotnisko po odbiór turysty, który po prostu patrzy z żenadą na otoczenie królowej Jadwigi. Dobrze, ja nie przeczę, panie profesorze Bajersdorf, że trzeba wydać pieniądze na taką koncepcję i że żałość serce ściska, że nie ma miasto tych pieniędzy. Ale na litość boską, czyli jeśli ja mam dom niewykończony, to ja sobie kupię złote klamki, a będę myć się w zimnej wodzie, bo nie stać mnie na ogrzewanie, żeby mieć ciepłą wodę. A poza tym jest to totalne lekceważenie nas, mieszkańców. Tutaj te słowa, które padły od przedstawicieli SKOS-u i państwa, z zewnątrz, to jest po prostu żenada. Przecież ze skosku pieniądze nie lecą jak manna z nieba. To są nasze wspólne pieniądze. I na litość boską wydawajmy je z przemyśleniem. Dobrze, teraz proszę bardzo. Poza tym jeszcze jedna ostatnia uwaga, bardzo krótka, przepraszam. Projekt powstał przez rodzinę Wyczkowskich i przez panią Grabczak, z mojej wiedzy. Jest to doborowa, też niebudząca społecznego zaufania niestety zestawienie, dlatego że nikt inny jak przed laty przy akcji Wesołej Polany profesor Myczkowski robił również analizy dla prywatnego inwestora, posługując się nie swoją, niewłaściwą pieczęcią. Więc wiecie Państwo, pani Grabczak z kolei przez lata... Nie, ale to budzi również pewne... Państwo nie będą w stanie odpowiedzieć, więc ja może tak oddałem za to tak personalnie. Chciałem podkreślić i bardzo pragnąłbym, żeby pani nie formułowała takich test o jakiejś herbatce i projektach, które przy tej... To była przenośna literacka. Ja wiem, przenośna literacka jest przenośną literacką, są zapałki. Chciałem podkreślić jedno, że te działania odnośnie strzelnicy, tutaj oczywiście jest to... Nie, skupmy się na parku. Nie, ale pani też o strzelnicy powiedziała. Jeszcze wstanę doskonale panu radnemu Abramczowi. Jeśli chodzi o strzelnicę, była decyzja nakazowa, jest otwarcie, jest koncepcja na rewitalizację, jest wniosek do SKOS-u. Natomiast o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, to co tutaj pan mówił na temat tego, co się dzieje, jeśli chodzi o Społeczny Komitet Ochrony Zabytków i Narodowy Fundusz. W dniu wczorajszym byłem w Sejmie na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Kultury, przez Generalnego Konserwatora i zapewniam pana, że świetnie informacji ze strony ministerstwa, zagrożenia dla Społecznego Komitetu ja się nie dosłuchałem. Natomiast jest inicjatywa, i ja może skończę, jest inicjatywa, żeby te rozwiązania, które Kraków wypracował,
podobny sposób inne miasta czy też miejsca na liście UNESCO mogły mieć taki fundusz i żeby w podobny sposób ten fundusz przy udziale ciała społecznego, jakim jest Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, podobnej konstrukcji. I w tym kierunku idzie. Jedną rzecz tutaj Państwo panowie jeszcze podkreślali, ten artykuł, opinia historyka sztuki. Ja bym zaprosił tego historyka sztuki, żeby się zapoznał z tą dokumentacją i odnosił się w oparciu o dokumentację, opracowania, a nie nazwijmy to fakty prasowe. Jedną rzecz chciałem podkreślić, że ten zakres opracowania, tutaj Panie Radny i Panie Przewodniczący, odnosi się tylko do fragmentu tego, nazwijmy to, frontowego, nie odnosi się do całego zespołu parkowego. To jest wybrany fragment parku. Od tego chcieliśmy zacząć i mam nadzieję, że zaczniemy i to doprowadzimy do końca. Szanowni Państwo, wiele pytań, ja może jednak wyjaśnię od początku, bo rozumiem nasze emocje i Państwa też pytania, ale część z nich jakby wymaga wyjaśnienia, z kim my tu jesteśmy, jaka jest nasza rola, po co tu zebraliśmy. Też także chciałem Panu Radnemu Habrankowi wyjaśnić, może mu to pomoże samemu sobie do tej części pytań, które tutaj zadać. Mamy do czynienia, niestety tak jest urządzone miasto, tak jest urządzone ze współpracą wielu instytucji. Mamy działkę, która jest własnością gminy Kraków. I co jest na tej działce? Mówię o tej działce, gdzie wycięto drzewa. Własnością gminy Kraków, które reprezentuje tutaj pan Habrany. Tu nie pan profesor, nie pan profesor, ani nie. To pan Habrany jest najwyższym radnym przedstawicielem miasta, jeśli się nie mylę, bo radny ministr. A więc to pana instytucja, proszę mi nie przerywać, panie radny, pana instytucja jest właścicielem tej działki. Nie. Tak, gmina Kraków. Proszę sobie zobaczyć do księgi wieczystej. Właścicielem księgi wieczystej jest gmina Kraków. Zarządza tą działką inna jednostka gminy Kraków, którą pan reprezentuje z nich. I ta jednostka, mając upoważnienie prezydenta do zarządzania tą działką, postanawia, że trzeba przeprowadzić badania i zabezpieczenie reliktów murów XVII-wiecznych, które rozsadzają drzewa. Szuka na to pieniędzy. Nie ma tych pieniędzy w gminie, chociaż gmina jest zobowiązana ustawowo, na podstawie ustawy z 2003 roku o ochronie zabytków, do dbania o zabytek, którego jest właścicielem. W Polsce o zabytki biorą właściciele. Gmina nie ma tych pieniędzy i nie będzie miała przez najbliższe 20 lat. Bo budynek jest stawiony, bo ma ciekawsze wydatki. Okej. Szuka tych pieniędzy dziki, bo chce ratować ten zabytek XVII-wieczny. Wie, że jest takie źródło niegminne w Krakowie, które nazywa się SKOS, który ma z kancelarii prezydenta RP co roku 40 milionów, organizuje konkursy i na najciekawsze projekty związane z zabytkiem te pieniądze rozdaje. I ZIKI, jednostka gminy, nie UFO Ludków z Marsali, jednostka gminy podległa prezydentowi, składa do nas pieniądze, startuje w konkursie, żeby wykonać za 100 tysięcy złotych z okrawkiem podstawowe prace badawcze zabezpieczające. Bierze udział z 300 innymi wnioskami, wygrywa ten konkurs obok 150 innych projektów, dostaje te pieniądze, przystępuje do badań. Jednostka nadzorowana przez prezydenta miasta Krakowa z pieniędzy nie będących pieniędzy gminy. Robi to na własny rachunek, w ramach własnych kompetencji. Sama organizuje przetarg, znajduje wykonawcę, załatwia pozwolenia, prowadzi te prace. W trakcie prac okazuje się, że trzeba wyciąć te drzewa, bo jest ekspertyza profesora mykologii z Uniwersytetu Rolniczego, który twierdzi, że one się zawalą. Blokuje to pracę, rozsadza fundamenty bastionu, składa do innego urzędnika gminy Kraków wniosek o wydanie pozwolenia. I ten urzędnik gminy Kraków to pozwolenie wydaje. ZIKI kończy inwestycje, rozlicza z nami, my stwierdzając na wykonana. Tak, miała być, na to, na co miała być i zgodnie z pozwoleniami wypłacamy pieniądze na tą inwestycję, podobnie jak na sto kilkadziesiąt innych w Krakowie. To, że Państwo jako mieszkańcy dzielnicy się nie dowiedzieliście o tym na czas, to jest czyja kwestia? To jest kwestia gminy. Pan jest, Państwo jesteście funkcjonariuszami rady tej gminy. Pan jest radnym gminy. Państwo nie szukacie. Gmina realizowała te prace. Przepraszam bardzo, to, że Państwo nie, nie wiem, w formie gazetki, internetu, publikacji medialnej nie dowiedzieliście się o tym, że wcześniej rady dzielnicy naprawdę nie zmienia nas, którzy na to chcieli pomóc gminie i dali pieniądze. I to jest wyjaśnienie od początku do końca tego, jakże wygląda. Proszę nie mówić tutaj o winie tego, kto wsparł biedną gminę w tym, że Państwo się to nie dowiedzieli, czy jakoś inaczej tutaj ta łączność między Wami zadziałała. To wyjaśniam od początku. Przejdźmy teraz do rzeczy. Ile to będzie kosztowało? To jest dobre pytanie oczywiście.
bo wiemy, że nie ma dnia tych pieniędzy i pewnie ich nie znajdzie. Będzie ich szukała na zewnątrz, może w Unii Europejskiej, może w Funduszu Ochrony Środowiska, może z KOSP-u, jeśli z KOSP będzie dalej istniał. Ile będzie kosztowało? My też chcielibyśmy to wiedzieć. To zależy od tego, po pierwsze, jaka koncepcja zostanie wybrana do realizacji. W zeszłym roku zrealizowaliśmy dopiero badania. Wiemy, odkopaliśmy ziemię, liście, wycięliśmy korzenie, mówiliśmy jako gmina Kraków, jak wszyscy mieszkańcy Krakowa. Wiemy mniej więcej, co tam jest. Mamy przymiarki do wstępnej koncepcji, ale zobaczymy, czy tam rezonuje. Czy most będzie odbudowany, czy nie będzie odbudowany. Czy bastiony zostaną zakonserwowane tak, jak są, czy zostaną jakoś uczytelnione. Czy bramy? Która tam była, gdzieś się tam będzie czy nie będzie. Wszystko będzie przedmiotem dyskusji. Mam nadzieję także z udziałem Rady Dzielnicy, ale przede wszystkim władz konserwatorskich, do których należy głos rozstrzygający. A zatem może to kosztować i 100, i 200 tysięcy, i milion. Można zrealizować całą rewitalizację parku, można tą część. To jesteśmy po pierwszym etapie. Mamy badania i wstępne koncepcje. I jeszcze jedno pytanie już retoryczne, które tutaj Pan Radny zadał. Czy w Krakowie nie ma ciekawszych rzeczy do finansowania? No powiem Panu, że są ciekawsze rzeczy do finansowania. W zeszłym roku zostało sfinansowane 180 projektów ze skosku od Babelu, przez Twierdzę Fochy, Twierdzę Kraków. Być może w przyszłym roku także i Strzelnica, o której Pani wspomniała, z tego źródła będzie finansowana. Ale tak działamy, że nie skupiamy się na jednym przedsięwzięciu Krakowie, bośmy przez 100 lat tutaj żadnego skutecznego efektu nie osiągnęli. To finansujemy tych przedsięwzięć grubo ponad 100 rocznie. W tym sensie to przedsięwzięcie było równie ciekawe jak 150 innych. Wyjaśnia te podstawowe kwestie. Proszę nas nie obarczać odpowiedzialnością za to, jak działa gmina Kraków. Nasz budżet jest 40 milionów, mamy 3 urzędników na etacie, 100 społeczników. Gmina Kraków ma 3 miliardy budżetu, 3,5 miliarda budżetu, kilkanaście tysięcy urzędników na etacie, biuro prasowe z panem Szatanikiem i wieloma innymi, ma period Kraków.pl, ma inne rzeczy. Proszę się informować o tym, co sami robicie. Ma także radę. Odnośnie jeszcze pytania co do generalnej koncepcji stylistycznej tej gminy, bo pan pytał nieco ironicznie, czy będziemy rozburzać to, co jest to pan zrobiony, co się odbywa. Pan profesor. To jeszcze raz chcę w ramach odpowiedzi, potem chętnie wyjaśnię, że to nie tylko to. No, artykuł mojego młodszego kolegi po faku był moim zdaniem, no nie lubię źle mówić o ludziach nieobecnych, ale moim zdaniem był oburzający. Historyk sztuki tak pisać nie powinien. Nie ma mowy oczywiście o jakimś puryzmie konserwatorskim i o usuwaniu XIX wieku. Stryjeński bardzo kulturalnie, przebudowując willę dla Marceliny Czartoryskiej, uszanował wcześniejsze walory. Chcemy szanować jednocześnie i Stryjeńskiego i te wcześniejsze walory, czyli mur kurtynowy, bastiony, ewentualnie odbudować w oparciu o świetnie zachowane fragmenty mostek i zastanowić się, czy odbudować bramkę, czy nie, jeżeli nie będzie dokładniejszych przesłanek niż te, które są, to prawdopodobnie bramki się nie odbuduje. To jest jeszcze do ustalenia. W tym artykule jedna rzecz mnie szczególnie zdenerwowała. Mianowicie porównanie willi na Woli Justowskiej z Wersalem. No proszę Państwa, jeżeli mielibyśmy stosować tego rodzaju kryteria, że jak coś jest poniżej rangi Wersalu, to nas przestaje interesować, to w całej Europie tracimy 99,95% zabytków, prawda? To jest zupełnie jasne. Po co się interesować kościołem piwnicy murowanej, kościołem świętego Benedykta na Krzemionkach? Czyż to nie jest katedra Notre Dame? No przecież dochodzimy do absurdu, stosując tego rodzaju pojęcia, jak no niestety historyk sztuki. Czy są pilniejsze zadania? Są, tak jak tutaj pan dyrektor mówił. Na przykład w tym roku waląca się latarnia na kopule kościoła świętych Piotra i Pawła, którą jak nie wspomożemy, to będzie katastrofa. Ale w tej hierarchii zadań willa na Woli Justowskiej jednak plasuje się na tyle wysoko, że w tych 100 kilkudziesięciu zadań rocznie się spokojnie mieści. I dlatego, że to jest naprawdę wysoka klasa zabytkowa, i dlatego, że to jest fatalny stan techniczny, jeżeli się tego
nie zrobi już, no to będzie mu szlachta po obiedzie. Padły też słowa chyba od pana naprzeciwko, wasza koncepcja. Nie nasza koncepcja, tylko koncepcja Stanisława Lubomirskiego, koncepcja Marceliny Czartoryskiej i Tadeusza Stryjeńskiego. My te koncepcje staramy się odczytać i je pokazać, tak żeby było to zrozumiałe. Sprawa naszych kontaktów i dyskusji ze społecznością i prezentowania naszych zamierzeń. Bardzo chętnie to będziemy robić, tylko proszę Państwa, my mamy rocznie zadań sto kilkadziesiąt. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które z tych zadań wywoła tak wielki rezonans społeczny, a które nie wywoła. Prowadzić sto kilkadziesiąt dyskusji, to po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie. Społeczny komitet, poza biurem, które liczy kilka osób z panem dyrektorem na czele, pracuje społecznie. My wszyscy mamy swoją pracę zawodową. I tak, na pracę dla społecznego komitetu średnio każdy z nas poświęca no tak z półtora dnia roboczego w tygodniu. Kosztem oczywiście tego, że potem się siedzi po nocach nad czymś innym, prawda? Doba ma pewną ilość godzin. Natomiast jak kontakt, uważam, powinien wyglądać? Z nami często rozmawia prasa, rozmawia z nami telewizja. No, wiosnę mówiąc na ogół, bardzo krótko. Prasa przekazuje informacje na temat naszego planu. Nasz plan nie jest czymś tajnym. Można przyjść do biura i go zobaczyć. Na stronie internetowej. Na stronie internetowej jest publikowany. Można sobie kliknąć i przeczytać ten plan. Jeżeli będziemy zaproszeni przez Państwa, czy przez Radę Innej Dzielnicy, czy przez takie czy inne stowarzyszenie, to jeżeli to będzie tylko fizycznie możliwe, no bo jak nagle takich zaproszeń będzie 500, no to oczywiście nie podołamy. Ale jeżeli będzie, powiedzmy, jedno czy trzy na miesiąc, to podoła. Przejdziemy. Tylko no, trzeba wykazać się pewną inicjatywą. Co do strzelnicy, ja bym myślał o strzelnicy, jednak nie. Ale dlatego, że nie zabijemy tej dyskusji. Ale nie ma mowa o strzelnicy, na pojazdy, na koszty, ja by na strzelnicy będzie ma dzisiaj odsunął. Strzelnicy, szanowni państwo. Była mowa o... Bardzo chętnie się spotkamy w sprawie strzelnicy i jej zagospodarowania. Ja w sprawie strzelnicy dziś nawet z panem konserwatorem rozmawiałem, czy umawiam się na spotkanie z nim, zorganizujemy kolejne. Odkryli mówię jedną komisję. Jeżeli idzie o zieleń, którą pan sprawę poruszył odnośnie fortów, że może tam też będziecie wycinać. Tak, może będziemy, ale może i będziemy doleśniać. Bo proszę państwa, sprawa fortów w tej chwili chcemy traktować to jako jeden z naszych priorytetów. Po pierwsze dlatego, że to jest wybitne dzieło architektury inżynierii wojskowej w skali światowej. Po drugie dlatego, że wiele z tych fortów jest w bardzo złym stanie, a inne są właśnie świetnie użytkowane, tylko trzeba tego biednego użytkownika wspomóc. Po trzecie dlatego, że za rok będzie setna rocznica wybuchu I wojny światowej. I gdyby nie te forty, gdyby nie ta twierdza, to tu by pewnie weszli Rosjanie w 14 roku i nie wiadomo, jakby wtedy Kraków wyglądał. W związku z tym forty uczyniliśmy na rok bieżący, a chciałbym, żeby na rok przyszły, jako jeden z naszych priorytetów. Jak wygląda sileń forta? Proszę Państwa, to jest sprawa bardzo skomplikowana. Ponieważ część tej zieleni to była zieleń maskująca i to ma być zachowane, a część to są samosiedzi. Jak chodzi o sprawę fortów, mamy świetnego eksperta, pana doktora Krzysztofa Wielgusa. Proponuję, żebyście się Państwo z nim spotkali. Była poruszana sprawa samosiewek. Co to jest samosiewek? Ja mam duszę przepraszam, panie profesorze. Bo to, żeśmy o tych samosiewkach już rozmawiali, ja myślę, że każdy dobrze... Nie, bo nie wyjaśnimy tego. To jest to, że
drzewo ma już bym skończył, ale panie profesorze, no dokładnie, ale to, co zostało powiedziane przez pana doktora Bajersdorfa o samosiejkach, słyszałem. Ja bym nie szedł w to, dlatego że, szanowni państwo, ja myślę, że tak, osoby, które całkowicie są nieprzekonane, to my nie przekonamy tłumacząc im, co to jest samosiejka, a co to nie jest samosiejka i dobrze o tym wiemy. Dlatego to bym zostawił, idźmy w kierunku samego parku, bo ja myślę, że jeszcze parę kwestii jest. Ja nie ukrywam, że najbardziej mnie, to potrafię teraz ocenić po tej dyskusji, martwi jedna rzecz. Bo szanowni państwo, skąd to spotkanie się wzięło? Spotkanie wzięło się stąd, że cieszę się z tych słów, które pan konserwator powiedział, że w końcu padło, kto jest inicjatorem całego zadania. Bo to jest bardzo ważne, dlatego że we wszystkich pismach, jakie otrzymywaliśmy z różnych stron i wypowiedziach, wynika, że wszyscy mówią nie ja, tylko ta gmina, ten, tam. No, to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, kto był inicjatorem. Być może gdzieś na początku tej drogi zostały popełnione błędy w rozumieniu właśnie tego braku komunikacji. Tu dla pana dyrektora takie drobne wyjaśnienie. Rada dzielnicy, nie mając informacji żadnej, nie jest w stanie o nią wystąpić. To jest oczywiste. A proszę też pamiętać, że tak Rada Dzielnicy, jak i Rada Miasta, pewnie radny się zaraz też wypowie, nie jest niestety właścicielem gminy. Właściciel w rozumieniu zarządcą gminy. Rada Miasta tak naprawdę, jakbyśmy policzyli, to jest czynnik społeczny, prawie taki sam jak w SKOK, prawie. Chociaż ma większą rolę decyzyjną co do budżetu miasta i wielu rzeczy. Stanowi prawo, jednak zarządza po ustanowieniu tego prawa, jednak pan prezydent i jego jednostki. I nie idźmy w tym kierunku, mogliśmy pewnie się zadać. Jeszcze jedna podstawowa rzecz, panie przewodniczący, wykonawczą jest. Społeczny komitet nie może podjąć żadnej pracy, jeżeli nie dostanie wniosku od właściciela. Musi wniosek od właściciela dotyczący obiektu wpisanego do rejestru zabytków jest w ogóle warunkiem, żeby... No ale jeżeli już tak szczegółowo, to właśnie wniosek, czy jest opiniowany przez Radę Miasta? Nie. A w związku z czym Rada Miasta nie ma udziału, więc zarzut, że radni miejscy powinni wiedzieć o tym, czy rządzie działanie. No ale proszę pana, no, jeżeli Rada Miasta nie wysyła dokumentów do Rady Miasta o opiniowanie, to Rada Miasta nie bierze w tym procesie decyzyjnym żadnej... Ale inaczej, ja proponuję szybciutko, szanowni państwo, krótkie pytania, krótka seria i ja się trzeba zbierać ku końcowi. I ja bym chciał na koniec usłyszeć od panów jeszcze jedną odpowiedź. To jest dla mnie najważniejsze, nie ukrywam. Czy to, co państwo teraz rozpoczynacie, te działania, one już trwają, czy one się zamkną naprawdę tylko na tym miejscu, czy możemy liczyć na kontynuację i wsparcie przy rewitalizacji całego parku Decjusza jako konsekwencja tych prac. Bo to jest dla czy mogę od razu odpowiedzieć? Proszę bardzo. Proszę tego traktować nie jako wsparcie, tylko jako zadanie wspólne. Super. Jak będziemy traktować to nie panie przewodniczący naprawdę, nie jako, że przez 30 lat nie ma żadnych pieniędzy. Jeżeli będzie to wspólne, to będziemy mieć sukces. Jeżeli będzie to zrzucane, to nie jako kolega, metodą kelnerską, to nic z tego nie będzie. Ja proszę radny Julia, pan Mikołaj. Po pierwsze, proszę pana, panie dyrektorze, nim pan zacznie formułować pewne zarzuty, to radzę, żeby pan dokładnie przeczytał ustawę o samorządzie gminnym, zobaczył, kto jest włodarzem gminy, kto że tak powiem, sprawuje w imieniu gminy pewne decyzje. Po drugie, osobiście z tym włodarzem rozmawiajcie od tego odciął. Po trzecie, bardzo bym chciał, panie profesorze, żebyśmy, że tak powiem, pewne zadania realizowali wspólnie, ale żebyśmy realizowali te zadania wspólnie, to nie możemy się wzajemnie zaskakiwać, tylko musimy rozmawiać. To po drugie. To po trzecie, przepraszam. A po czwarte, zarówno działalność Rady Dzielnicy, jak i działalność Rady Miasta jest to w jakiś sposób działanie społeczne, czyli na rzecz społeczeństwa. I tak samo komitet nazywa się społeczny komitet, czyli ma działać na rzecz społeczeństwa. Ale proszę mi dać skończyć. Na rzecz społeczeństwa, a na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że społeczeństwo A niewiele o tym wie, B przynajmniej po reakcjach na informacje prasowe niewinny mediów, że przekazują wiedzę. To jest ich rola i to jest ich zadanie. Po prostu przekazywać społeczeństwu pewną wiedzę. Na reakcjach, społeczeństwo na reakcje, na informacje prasowe reaguje negatywnie. Niestety, panie konserwatorze, na pańskie niektóre decyzje również.
Na przykład dotycząc, no nie przeprowadzenie ale reaguje negatywnie, a my wszyscy jesteśmy po to, żeby działać na rzecz społeczeństwa. Także nie lekceważmy tego społeczeństwa, o co tu radni, również między innymi pani radna apelowała. A na dzień dzisiejszy to sytuacja po mojemu wygląda w ten sposób. Po pierwsze, rozpoczęło się pewne działanie, nie mając zapewnienia finansowego, bo tutaj pan konserwator mówił, że będzie dopiero rozmawiał, być może na to działanie znajdą się środki, być może nie. Ja się będę bardzo cieszył, jak pieniądze na społeczny komitet zostaną utrzymane w tej samej wysokości. Ba, jeszcze bardziej się będę cieszył, jak zostaną zwiększone przez parlament. Na dzień dzisiejszy takiej pewności niestety w przeciwieństwie do pana konserwatora nie mam. Ale być może moja wiedza jest niepełna. Ale działajmy na rzecz tego społeczeństwa, a nie zaskakujmy się, bo na dzień dzisiejszy to sytuacja wygląda tak. Ktoś coś zrobił, nie wiadomo, czy to będzie kontynuowane, czy nie. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jakim zakresie, a 70 drzew poszło pod nóż. Mikołaj Rej kiedyś powiedział, ksiądz wini pana, a pan księdza, a mieszkańcom zewsząd znędzy. Dziękuję. Dobrze, szybko. Julia, Paweł i pan Mikołaj. No, trzeci. Ja ostrzegam radnych. Jeszcze mamy 19 minut. Chciałem powiedzieć jedno, bo niestety dostałem telefon, że muszę się udać do mojego syna odebrać. Także państwa opuszczę i proszę tego nie odbierać jako taki element jakiejś takiej ucieczki. Chciałem się odnieść, że pan radny był uprzejmy powiedzieć. Ja mam tego świadomość. Że decyzje, które wydaje, czasami wywołują emocje i nie ukrywamy, że to jest związane też z charakterem pracy. I co do tego po prostu wiemy, że tak musi być, bo nie można jedną decyzją dogodzić wszystkich, czasami sprzecznych. Natomiast pragnąłbym jedną rzecz, bo taka mi się końcowa refleksja nasunęła. I to, co pan radny mówi, to, co pan dyrektor mówi, to, co pan profesor. Ja dostrzegam pewnego rodzaju takie podejście wynikające z jakiegoś takiego, ja to tak czasami odbieram, no braku zaufania. Proszę państwa. Chciałem podkreślić jedno. Ja też jestem obywatelem miasta Krakowa. Ja tak samo płacę podatki jak państwo. Tak samo żyję w tym mieście. Tak samo różne ponoszę koszty społeczne, prawda, z tego samego państwa. I odnoszę wrażenie takie, że dochodzimy do sytuacji, w których nazwijmy to instytucje, czy też prawo przewiduje pewnego rodzaju rozwiązanie. Prawo przewidziało takie rozwiązanie, jeśli chodzi o ochronę i opiekę nad zabytkami w stosunku do terenów, mówię, zielonych, że dało delegację z przepisów o ustawie o ochronie przyrody. I to nasi ustawodawcy w tym Sejmie, o którym państwu mówiłem i gdzie te informacje ze strony Ministerstwa Kultury i Komitetu do Spraw UNESCO pozwoliłem sobie usłyszeć i państwu przekazać, to wynikają te delegacje z tego, że ustawodawca przewidział, że dla terenów o walorach zabytkowych, walorach komponowanej zieleni jest ten wyjątek. I proszę państwa, mamy tego świadomość, że każda inwestycja w Krakowie jest często kontestowana, bo często też dostaję interpelacje radnych, dlaczego miejski konserwator wstrzymuje pewne działania, albo dlaczego miejski konserwator dopuści do tego, ja mówię miejski, czy w ogóle konserwator, prawda? I to mamy na każdym odcinku. Ja zapewniam państwa, że staram się, zawsze to jest efekt taki, że to dążę do tego celu, o zachowanie należytej staranności, należytego podejścia. Ja tutaj widzę jeden problem oczywiście. Państwa pytania, a podkreślam, że też oprócz tego, że jestem miejskim konserwatorem, jestem też członkiem Społecznego Komitetu
odnowy zabytków, tak jak u mnie jeszcze jedna osoba w oddziale ochrony zabytków. I państwo, odnoszę wrażenie, że rozmawiacie, pytacie, ale nie do końca macie pełną wiedzę o zasadach funkcjonowania społecznego komitetu. Odnoszę wrażenie, że społeczeństwo też ma niepewne informacje co do zakresu tego, czym się gmina zajmuje, czym się rada gminy, czym jednostki pomocnicze, jakim są rady dzielnic się zajmuje. I to jest, proszę państwa, praca i to bym chciał podkreślić, to nie jest praca tylko dla społecznego komitetu. To jest też dla radnych gminy i dla urzędników. I ja deklaruję państwu, że w swoim zakresie działania, jeśli będę mieć możliwości, to będę się starać z radami dzielnic konsultować. Tylko jest jeden problem. Jeszcze jest tak zwana presja czasowa wynikająca z przepisów kodeksu administracyjnego, z możliwości przeprowadzenia, nazwijmy tego, zadania inwestycyjnego czy konserwatorskiego w taki sposób, żeby nie było zarzutu, że społeczny komitet przeznaczył środki, a te środki nie zostały przez jednostkę gminną wykorzystane w sposób należyty. I oczywiście my możemy konsultować. Mieliśmy taki przykład, panie dyrektorze, też z parkiem zabytkowym, parkiem Bednarskiego, gdzie nazwijmy to działania, które zmierzały do tego, żeby uzyskać właściwy projekt i w oparciu o ten projekt w przyszłym roku podjąć działania rewitalizacyjne czy konserwatorskie, czy nawet porządkowe w tym parku, no po prostu doprowadziły do sytuacji takiej, że te pieniądze niestety sposób musiał przeznaczyć na inne środki. Nie zostały one zmarnowane, tylko zostały przeniesione tam, gdzie istnieje potrzeba, gdzie było zagrożenie, gdzie były sytuacje awaryjne, gdzie była wysoka wartość na przykład prac, która nie była do końca przewidywana. Także bardzo bym prosił o taki element zaufania do instytucji. Ja wiem, że wszystko w naszym kraju może nie funkcjonuje w sposób należyty, ale odrobinę zaufania, żebyśmy nie przeszli tej granicy, gdzie już będzie sytuacja, że będziemy się tylko oskarżać i uważać, że działamy ze złymi intencjami. I właśnie to spotkanie temu służy, mi się wydaje, żebyśmy właśnie budowali zaufanie. Prawda? I ja myślę, że, no tak jak mówię, no jakieś powtarzać, no szkoda, że nam ta dyskusja nie wyszła wcześniej, to prawda. Natomiast ja bym tu prośbę miał do radnych, skoro pan konserwator wychodzi też, a poza tym zakończmy może tą część dyskutowania na temat, co się już stało, bo myślę, że wszystko zostało powiedziane, co miało być powiedziane, ewentualnie jeszcze jakieś tam na przyszłość pana. A jeżeli jeszcze są pytania ewentualnie o sam projekt, ewentualnie czego, co dalej, to takie pytania. To proszę, krótkie dwa pytania. Chciałem, ja rozumiem jakby, że państwa kolega, który jest również historykiem sztuki, no wypowiada się krytycznie, dlatego państwo też nie sympatycznie do tego podchodzą, ale to już, on jest również historykiem sztuki, więc ma jakąś wiedzę na ten temat. Ale chodziło mi o to, że pan tutaj dyrektor powiedział, że dostaniecie państwo pieniądze, zrobicie mostek, może zrobicie coś jeszcze, jakieś prace. A załóżmy kwestię taką właśnie mniej optymistyczną. Jeżeli nie będzie tych pieniążków, to zostaniemy na wyremontowanym mostku i zostało wycięte na ten mostek 86 drzew. Czy warto? Warto. No pan odpowiedział, że warto, więc jak zadajesz powielasz pytanie. Drzewo nie jest różne, to, że ma objętość 80 cm. Nie, chodziło mi o to, czy
nie będzie dalszej kontynuacji prac. Tłumaczyliśmy, że nie chodzi o mąż. Przepraszam, ale nie będziemy powtarzać tego samego. Proszę pan Andrzej Budziak, Paweł Kajfa Zimiona. Proszę szybko. Proszę państwa, tak jak chciałem państwa zapytać, według jakiej procedury będziecie procedować środki na dalszą realizację. Bo jeżeli przeglądam waszą uchwałę z 15 marca 2012 roku, to macie w tej uchwale priorytety operacyjne wymienione, w których nie ma ani słowa o tej konkretnej sprawie, bo nie potrafię ani pod twierdzę Kraków, ani pod na Wawel, ani pod Podgórze, ani pod stary cmentarz podgórski przyporządkować tej konkretnej sprawy. Nie rozumiem. Już, to już proszę mi wytłumaczyć, jak to ma dobrze, to jeszcze dwa pytania. Proszę, Paweł Kajfa Zimiona. Chciałem tylko takie jednoduchne pytanie, bo tutaj z tego co ja rozumiem z Kosi, dał pieniążki na to, żeby przeprowadzić i badania archeologiczne, które i tą wycinkę drzewka, która miała ratować tą substancję archeologiczną, tak? Więc tutaj skupiliśmy się wszyscy na tych drzewach, samosiejkach, a mnie bardziej interesują się te badania archeologiczne, kto prowadził te badania i czy one są zakończone, czy tylko przerwane. Julia Marzena, proszę. Ja tak skończam, bo ja właściwie nie do końca mam pytanie, mam takie propozycje, bo być może jeszcze nie padło wystarczająco ostro. Jakby faktycznie jest mała niejasność w przepływie informacji i jakby całe to spotkanie zorganizowane tak późno niestety, ale co zorganizowane przez nas wyzwanie dzielnicy służy temu, żebyśmy po prostu w miarę możliwości kontaktowali się z wyprzedzeniem, ponieważ to, co państwo mówili o tych konsultacjach społecznych, że państwo nie mają zasobów ludzkich. My mamy te zasoby. Sama organizowałam akcję młynówki, obrony młynówki królewskiej jako człowiek, nie jako Rada Dzielnicy i ponosząc własne koszty, więc rozumiem państwa zaangażowanie w ochronę Krakowa i jestem absolutnie bliska zrozumienia działań. Natomiast wydaje mi się, że cała ta nieciekawa atmosfera, która narosła wokół sytuacji, wynika właśnie z tej niejasności działań. A my jesteśmy najbliżej społeczeństwa. Proszę mi wierzyć, że najbardziej boleśnie odczuwamy niezadowolenie lub zadowolenie społeczeństwa. Chcielibyśmy raczej państwu pomóc w takich sytuacjach, a mimo wszystko bez obrazy wydaje mi się, że cięcie prawie, że stu drzew, oczywiście rozumiem to cięcie, jest jednak czymś, co może wzbudzić reakcję w społeczeństwie. Nie jest to tak oczywista sprawa jak remont wieży, czy też jakiś elementów budynku, które wiadomo, że jest bezdyskusyjne. Jeszcze Marzenka. Dziękuję. Pytania z taką prośbą, które czasu zmarnowaliśmy na takie wycieczki personalne i potrzebnie uważam. Natomiast chcę państwu mówić o tym, że w przyszłym roku będziecie się państwo zajmować między innymi fortami. Na terenie naszej dzielnicy jest bardzo dużo fortów, więc jakbyśmy mogli już prosić o konkretne... prosić o konkretne jakieś rzeczy, które będą się działy, żeby po prostu takich sytuacji znowu unikać, że znowu będą mieszkańcy... Pan dyrektor. Proszę państwa, bardzo późno odpowiem na każde z tych pytań krótko. Chciałem podziękować panu radnemu, że chyba w dobrą stronę idziemy i atmosfera się poprawiła. Jest problem po stronie gminy w zarządzaniu gminy Doskania, ja to widzę. Siedzi tam pani z Zikitu na końcu stołu, który realizował te prace. Zamówił, zapłacił, zrealizował i stwierdził, co tam trzeba robić. Myśmy dali mu kasę. Pani z Zikitu się odezwała raz przez tę godzinę. Nikt ją o nic nie pytał. Wszyscy pytali nas za to, że działaliśmy w dobrej wierze. Dostaliśmy prawidłowo wypełniony wniosek dotyczący ogromnie ważnego zabytku, jednego z 10 najważniejszych w Krakowie, który niszczał. I dacie na to pieniądze. I na nas spada teraz cały ładnik. Proszę współpracować ze swoimi własnymi partnerami w gminie. ZIKIT to nie jest królestwo wieży w kości skłoniowej. Wiem, że państwo czasem macie wrażenie, że takie wielkie jednostki z wielosemilionymi budżetami, z nimi próbujcie tam uzyskać informację. Może wam się uda. Pani przyszła, też jest dobra wola ze strony ZIKIT, żeby to wszystko nam tłumaczyć. Działaliśmy w dobrej wierze. Myśmy nie dali tych pieniędzy, 100 tysięcy. Myśmy usłyszeli, może nie od pana radnego, ale od kolegi z rady. Zniszczał zabytek, drzewa rozsadziły basen, który miał 300 lat, bo byście postąpili 100 tysięcy, a dajecie na coś innego. To ma zawsze klimat w balkonie, ale przychodzę do rzeczy. Informacja. Wiem, więc idźmy dalej, odpowiadając na pytanie. Co jeśli nie będzie środków? To jest oczywiście poważny ryzyko, ponieważ my możemy to skos, działamy też w oparciu o budżet państwa, z którym są pieniądze. Działamy rok w przód, więc albo lobbuje pan radny, żeby jednak plan finansowy gminy zmodyfikować. Za 3 lata może będzie więcej pieniędzy, może za 5 lat. Zobaczymy. My na pewno będziemy finansować, jeżeli te wnioski będą spływać w takim zakresie, w jakim ustali to właściciel i na jaki pozwoli realizować władza konserwatorska. Na rok przyszły wniosek jest bardzo prosty.
Podejrzewam, że będzie finansowanie, czy zabezpieczenia, kiedy zostało odkryte. Trudno, wycięto drzewa, wykopano doły, bastiony są odsłonięte, trzeba je zakonserwować po to, żeby się dalej nie sypał i sądzę, że na pieniądze się znajdą. Odnośnie przyszłych inwestycji, proszę zerkać na naszą stronę, tak, bo 15 marca będzie ogłoszone, co będziemy finansować w roku przyszłym. I od razu powiem, żeby też humor Państwu jako radny, zwłaszcza patrząc na tą piękną mapę tego kawałka Krakowa poprawić, tych zadań, jak sądzę, będzie kilka. Jest szansa, że będziemy na Stary Salwator z renowacją willi. Zaczniemy pierwszą odnowę Starego Salwatora, zabitką willę renowować. Prace na Forcie Kościuszki, koniec centrum budowy Centrum Konferencyjnego w Kurtynie. Porządkowanie terenów wokół zatoczki autobusowej będących posiadanie gminy Kraków. Przywieźli nami. Jest szansa, że sfinansujemy część prac zabezpieczających w Szczynicy, o którą Pani pytała, gdzie Zarząd Infrastruktury Sportowej jest gestorem i nią zarządza. I Pan zaczął tak dużo świetnie na Salwatorze. Na razie spłynął wniosek, ponieważ my działamy na wniosek, jest tam kilkanaście willi wpisanych, jeden z właścicieli przy ulicy Anczyca złożył taki wniosek i wstępnie ta willa jest proponowana przez ekspertów do dofinansowania. Jeżeli będą pozostałe wnioski, jest szansa, że również one zyskają finansowanie. Także tu przedsięwzięcie ludzi kilka, Państwa uwagi będą cenne, ale dla nas, też na wszystkim, dla tych, którzy te prace będą. Dla Kamedów, dla ZIS-u, dla ZIS-u i tak dalej. I odpowiadając na ostatnie pytanie. Priorytety. Tutaj proszę tą uchwałę się wczytać dokładniej. Pan doszedł do priorytetu drugiego rzędu, czy do tak zwanych działań szczegółowych, których jest kilka w Krakowie. Natomiast jest generalny priorytet obiektu użyteczności publicznej, na który planujemy około 17 milionów złotych przeznaczyć i tam podrębny ten będzie wniosek, często tak nie słyszałem. Tak jak gmina naproponuje wskazać. A jeszcze ja nie uzyskałem odpowiedzi. Przepraszam, to nie zakończyłem. Odnośnie badań archeologicznych, to jest obecnie, czy są zakończone? To, co zostało wykonane w zeszłym roku, to jest badania architektoniczne. To są badania konserwatora. Co z nimi wyjdzie, dopiero będzie robiony projekt. Będę już wytyczny konserwatora, chyba to do projektu wchodzi, to do projektu nie wchodzi, wciąż ten projekt. Także te badania archeologiczne są dostępne. Są dostępne, mamy nawet tutaj. Chciałem powiedzieć tak, że warunkiem udzielając pozwolenia na badania archeologiczne, ten, który te badania wykonuje, jest obowiązany złożyć sprawozdanie. I to sprawozdanie, proszę? Konserwatora wojewódzkiego. Co? Konserwatora wojewódzkiego. Musiał złożyć sprawozdanie badania. Nie, nie do konserwatora wojewódzkiego. Do miejskiego konserwatora, który jest konserwatorem wojewódzkiego. Chciałem wyjaśnić, bo na tym obszarze, zgodnie z porozumieniem, o którym mówię między wojewodą a prezydentem, zadania wojewódzkiego konserwatora wykonuje miejski konserwator w imieniu prezydenta miasta Krakowa. Ja wydawałem stosowne pozwolenie na badania architektoniczne i na badania archeologiczne i do mnie wpłynęły wyniki tych badań. I jest oczywiście nadzór nad tymi badaniami. I w oparciu, nazwijmy to, o akceptację tej dokumentacji, która została złożona, poszła, nazwijmy to, informacja zwrotna, akceptacja tego zakresu działań, co było podstawą do wyłożenia przez Społeczny Komitet Środków Narodowego Funduszu. Także to są oczywiście badania, one są w archiwum na ulicy Kanoniczej, tam gdzie jest wojewódzki, ale miejski jest piętro niżej, także to, nie, to są badania ze środków publicznych, to są badania na terenie będącym we władaniu miasta, są ogólnodostępne, każdy może się z tym zajmować. Panie dyrektorze, ja myślę, że to, że panowie wnieśli takie wrażenie, że Skot jest w jakiś sposób atakowany, tak powiem, to myślę, że to jest tylko wrażenie, dlatego że... Bo musicie panowie brać pod uwagę to, że jakby merytorycznej strony całego przedsięwzięcia głównie panowie ze Skosku bronili, a nigdy nie wypowiadał się jak gdyby zleceniodawca. W związku z powyższym, jakby wzięliście na siebie również pewnego rodzaju obronę idei, tak? No stąd prawdopodobnie poszło do tego działania, a nie dlatego, że nie rozumiemy roli państwa jako komitetu. Ja chciałem powiedzieć, że do mnie nie zgłosił się i nie udzielałem żadnej informacji.
prasowych, także te informacje są... Tak, czyli gdzieś... Podejrzewam, że dziennikarze nie byli zainteresowani zdobyciem wiadomości u źródła. Trudno mi, nie chciałbym oceniać dziennikarzy, jakby temat był łączony z samej wycinki drzew, a nie prac dalszych. Ja bardzo dziękuję chyba za to spotkanie. Czy pan Mikoła jeszcze chce zabierzeć i będzie zdejmować tu kwestię? Pierwszy co powiedział tak, że dziwi mnie stanowisko pana prezydenta, który jest de facto wiceprzewodniczącym społecznego komitetu. Ja osobiście pana prezydenta widziałem może raz na posiedzeniu społecznego komitetu. Nie ma czasu. I dziwi mnie dlatego jego stanowisko, że on pierwszy raz słyszał w ogóle o takiej sprawie. Ale tutaj była, takie było pytanie dotyczące, ile drzew zagrażało zabytku czy budowie. Bo to jest ważna sprawa. I muszę powiedzieć, że ponieważ byliśmy, pojawiła się w ogóle sprawa w woli parku na Woli Ludowskiej. Odbyła się komisja i na tej komisji było około 20 paru osób. Z tego było pewnie 5 albo 6 członków KOS-u, fachowców zainteresowanych tymi sprawami. I myśmy tam byli całkowicie społecznie, ponieważ mieliśmy decydować, czy wydamy pieniądze, czy nie wydamy pieniądze. Jaki ma być zakres budżetu. I wtedy oglądaliśmy te drzewa i w mojej ocenie, bo tak wtedy to zapamiętałem na wrześniu, to było około 20 do 30 drzew, które swoimi korzeniami rozsadzały te fragmenty bastionu, relikwijnego muru, mostu i one wymagały wycięcia koniecznego. Po prostu one nie dość, że zagrażały obiektowi. Zagrażały również ten okres statyką, że mogły po prostu się zwalić i kogoś przywalić. Tak jak było w Kojcowie, gdzie drzewo rosło korzeniami, bo samosiejki, to wszystkie drzewa były samosiejkami. Z tego powodu, że samosiejka to jest drzewo, które samo wyrasta. Rośnie korzeniami na wierzchu, podczas gdy drzewo sadzane wykopuje się dołek i sadza się go w dołek, prawda? I ono ma zupełnie inny system ukorzenienia. I teraz okazało się, że te 20 do 30 drzew, które musiały być usunięte, to właśnie były te drzewa większe, to były te drzewa rozrośnięte. A te pozostałe 50 drzew, to były po prostu malutkie odrosty, co zresztą jest na fotografiach, bo to jest dokumentacja. Mamy tą dokumentację, jakie zostały wycięte. I tych drzew zdecydowana większość. I jeszcze pytanie. To nie płacił za wycinanie, tylko płacił za prowadzenie badań, za przygotowanie terenu, za opracowanie tych dokumentacji. A jaki koszt był wycięcia tych samosiewek? 660 zł. No to nie, bardzo myśmy za to nie płacili. I nie braliśmy w ogóle udziału w tej sprawie decydowania. Inaczej, szanowni państwo, bardzo panu dziękujemy za przybycie. Ja myślę, że takich spotkań powinno być częściej i więcej w miarę możliwości i czasu i energii. No, my deklarujemy, że każde drzewo jest cenne dla nas, tak samo jak dla państwa. Wiecie, panie Mikołaju, bo pan nie raz bronił jednego drzewa, także stąd proszę też zrozumieć sytuację, dlaczego społeczeństwo i wszyscy ludzie zadziwieni, co się dzieje. No, brak informacji to był największy problem. Bardzo dziękuję. Ogłaszam przerwę 5 minut i mówię, że my się